obejrzał. Ja bym obejrzał właśnie Pasutę, bo tutaj zakończenie roku szkolnego wyszło. Tutaj w ogóle patrzcie na odcinków wyrzucał, ty, o to podobało mocne, kurwa, czemu ja tego nie oglądałem? Patrz, tak prrr, kurwa, odcinków. Zakończenie roku szkolnego. To też jest taki fajny cringe. To też się śmiesznie ogląda. Imo nawet czasami fajniej niż głąd. Zobaczmy, co dzisiaj na zakończenie roku szkolnego się podziało. Dobry wieczór, widzowie. Kiedy zacząłem ten format, było tak zimno, było tak strasznie. Marzyłem o tym momencie. Jest rozpoczęcie wakacji. Niestety nie ma z nami Przemka, którym kręciłem pierwszy odcinek. Niestety, drugi niestety jest z nami Mateusz. Macie Mateusza? Ja mam! Jestem też ubrany, bo wiecie, miałem zakończenie roku. Ale kurwa, ma oko rozjebane cały czas. No nie mogę na nie patrzeć. Pojebane jest to oko teraz po tym tej walce, jak mu rozjebałeś to oko. Słuchajcie, jak się... Ciekawe, czy kiedyśkolwiek zregeneruje te czerwone, czy nie? Nie no, myślę, że tak. Ale tak długo, kurwa? Będą mi ludzie pytać o zdjęcie, to będę mi kazał mówić okropne rzeczy, bo jak robię te zdjęcia, nie mam czasu nagrywać. Boże, jaka piękna dziewczyna! Zobaczcie, jaka ładna dziewczyna. Skończyłyście szkołę dzisiaj, tak? Jakie oceny? Nie, matka, my już dawno. O Boże, jakie wariatki. Ile w te dwa miesiące chłopów było, dziewczyny? Tylko tak z ręką na sercu. Dobry temat na dzisiejszy wieczór. A bo co, bo dlaczego? No, bo to nie jest dobry temat. Ktoś się rozstał, tak. My mamy... Ktoś się rozstał, jest mega słuchaj. Ja widzę. Kto się rozstał? Ona? Najpiękniejsza. Yeah! Sukces! Sukces jest, kurwa. Kiedy się rozpłonili, że jest ciepło, jeszcze się rok, jeszcze się ona rozstała, jak fantastycznie. No i mamy damski wieczór po prostu. Nie macie, jest, ja idę z wami. Ja idę z wami, żeby was ochraniać, dziewczyny. Zgubisz telefonu dzisiejszej. Telefon. Ja nie zgubiłem telefonu. Zgubiłeś telefon. Ja kłamałem tak, żeby ci nie dać numeru. Jaki chłop. Ja pierdolę! Fajne dziewczyny, totalnie jest wolna. Mają pisać... O jasne, zadzwońcie po prostu. Wszystko. Nie, DM tak, ale musisz dać jakieś wysokie wymagania, bo będą pisać wszyscy, stara. Bo moi stule, moi widzowie, mają apartament na Złotej, tak? Nie, u mnie się liczy intelektualny, po prostu, żeby był mądry. Ale to jest niemierzalne. Każdy myśli, że nie jest głupi, rozumiesz? To jest za... To musi być tak, wzrost, waga, rozmiar, fajki. Trzy rzeczy, które się najbardziej liczą, kurwa. Wzrost, waga i rozmiar kutasa, tak jest. Chodzi o to, że musi wydać 100 tysięcy złotych na jej metamorfozę. Nie. O ja pierdolę. Nawiązanie do Nigity? Ta koleżanka nie jest super. A nawiązanie do Magikala chyba, wiesz, tak mi się wydaje. Boże, nie róbcie z niej wiejskiej dziewki, czy to F stawiłem tak opcjonalnie. A, metamorfozy raczej nie potrzebuję. Nie no, stara, ty jesteś metamorfozą polskich kobiet, Boże, jaka piękna. Ja pierdolę. Czy bicy też dają pieniądze na Kidrop? Z biców chuja dostaję, szczerze powiedziawszy. Jak masz, możesz wysłać, ale preferowałbym suba albo donate, bo więcej chociaż tego jest niż kurwa z biców. Także no. Suba masz połowę. Ale zawsze to lepsze niż bicy. Biców jeszcze masz mnie, bo to kurwa grosz wręcz. Nie, 70% masz z biców. Serio? Ty no z bicy, tego co mi wiadomo, kurwa. To 70%. Zdaj bicy, ja pierdolę. No a jak inaczej się dostanę do łóżka twojego? Żeby, co ja mam zrobić? Pomóżcie, co mam powiedzieć teraz? Żeby ci pościelić. No ja myślę, bo ja nie będę sprzątać po tobie. No to jesteśmy wstępnie umówieni. Dobra, to inaczej. No dzięki za 3 złote. MAN 389,60. 3 złote. Siema na skrzynki. Dziękuję bardzo, 3 złote. Dziękuję, man. W innym wymiarze, gdzie ci się podobam, w innym uniwersum idziemy na randkę, w tym uniwersum nie idziemy, ale w tamtym to był naprawdę ogień. I ty się zżygałaś do łóżka, dziękuję. I ty się zżygałaś do łóżka i chuj. To do odcinka wmontuj. Jak on ma na imię? Oliwia. Ty nie wiesz, jak on ma na imię, twój montażysta? Karena, laska ma totalnie 20 tysięcy, kochani, wbijamy 30 koła Karenie, po złości, bo ona nie chciała. Ej, sprawdź ile ma już. A ile miała? To czemu ty nie możesz sprawdzić, tylko mi kurwa pytasz? No bo dla widza sprawdź. Ja jem chipsy. Nie mogę. Zajęta jestem, giga zapierdol. Jak ona miała? Karena Jarząbek. Ona 20 kołek miała, dobra. Karena Jarząbek. Jestem w chuj ciekaw, czy bij 30 koła. Nie, 1000. Ma 22,5 teraz.
Więc kurwa, ale to w sumie jest 2 godziny temu, kurwa, on rzuci chyba to. A, ej, to dobrze, to działa w takim razie. No, to chyba jednak działa, 2 godziny temu to rzucił. Ile ma to wyświetleń już? 30 tysięcy, to kurwa, to myślę, że to pierdolnie. To na jeszcze 50 pierdolnie. Ona już niedługo na fajnie będzie, kurwa. Karena, laska ma totalnie 20 tysięcy. Kochani, wbijamy 30 koła Karenie, po złości, bo ona nie chciała. Powiedział, że jak jestem mega NPC-tem, to sobie zrobimy zdjęcie. No jesteś NPC-tem. Co jest, kurwa? Nie wiem. Pierdolę! What the fuck? Jaka rozmowa, kurwa, serio, dosłownie NPC, kurwa, dwa. Powiedział, że jak jestem mega NPC, to sobie zrobimy zdjęcie. Dzięki, Ardo, za 585 widzów, dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie, tak, nie, dawaj bitwy, dzięki bardzo, nie. Jesteś NPC-tem. Jaki śmiech, kurwa. No jestem. No dawaj fotę. No dobra. My dzisiaj tylko, żeby pasuta nie spotkać. Co? Tak, żeby pasuta spotkać. No wyrtal, ty jesteś ładnie ubrany. Właśnie daj mi się, zobacz jaki przystojniak. A ty jesteś ładnie ubrany. A ty jesteś brzydko. Powiedz. On jest najebany. On jest najebany, albo po kurwa jakimś jaraniu, jak chuj, kurwa, no chłop siedzi, a jaki przystojniak, zobacz, kurwa, pa! Czytaj mi się, zobacz, jaki przystojniak! A ty jesteś ładnie ubrany! A ty jesteś brzydko? Powiedz. A ja? A nie wiem, oceń. Wyglądasz jak osoba z biednej rodziny. I chuj, to powinien być koniec, kurwa, zdania, nie wiem, po chuju kontynuuję, kurwa. Jakby tak po prostu skończył. Ale to nie jest obraza. Która się stara, ale jej nie wychodzi, a... To nie jest obraza, jak coś, kurwa. Ja pierdolę. Lecimy dalej, dalej powiem. Ale... Aha, czy tak mnie disujesz? Ale nie ma gustu za to, ale... O kurwa, popłaczę się zaraz. Za to nie jest przystojna. Ja pierdolę, chłopa z disową, kurwa. Powiedział mu jaki przystojnik, a potem 4-5 disów, kurwa, i chuj. Aha, serio, tak mnie, kurwa, zmieszałeś z błotem? On jest piękny! Oczywiście, a ja jestem gejem! Ja pierdolę! Kurwa, kocham pasuta! Ja pierdolę, to jest taki, kurwa, przyjemny cringe w chuj! Ja pierdolę, chłopa zdisował! Nie mogę! I ta babka, może też, no. Ty jesteś gejem? W piątki tak. Piątki? A w soboty? Nie, już co? W niedzielę do kościoła idziesz? Jak w niedzielę, jako gej, zwariowałeś? Kurwa, nie mogę, dopiero z ciebie tak odcinka, kurwa, co jest? To jak? Chyba tak. W ogóle ciekawe, jak gej do kościoła wchodzą, tak? Pewnie. Ja nie wiem. Zawstydzeni to. Stary, ja nie wiem. Czy widziałeś klauna, co się chowa przed gejami? Nie widziałem. A ty widziałeś? No właśnie, ja widziałem. Jak masz na imię? Weronika. 18 lat masz? Mam. A nikogo to nie obchodzi, chodź. Tak. No kurwa, jakby tak wyglądało god. Po prostu chłop coś gada, bo to a pojebane mam, kurwa. Mówię dalej o sobie, to było zajebiste. Pass it the goats, tak. Kurwa, pass by zrobił content w goats. No i nie gadałby cały czas o ruchaniu tylko pewnie, tylko co ja by coś cisnął na przykład. To ty jesteś chłopakiem? Nie, nie jestem. Przyjacielem. Kolegą. Jesteś we friendzone? Nie! Jeszcze go wyśmiał, kurwa, nie mogę! Ja pierdolę! Nie! I się głos łapie. To jest skomplikowane. To jest skomplikowane? Kochasz go? To nie jest skomplikowane. Czyli wprost jesteś wolna i... Mamy w Ligę Legend wieczorami, to tyle. O kurwa. Fu. No, dosłownie. Ja pierdolę. W sensie bez ubrań? Bez ubrań, nago, jak się da. O Boże. Ta, bez kitu? Z tobą. Nawet o tym nie wiedział, kurwa. Bez kitu? Serio? Zawsze, wszędzie, na koniec świata. Boże, kanał Pasut łączy ręce moich widzów z siusiakami moich widzów. Słuchajcie, macie ten kanał oglądać z rękami na wierzchu i dziewczyny też. No, a nie tak, że oni niby coś tam szukają, wiesz, co chodzi? A co, jest ten sławny operator? Nie, to jest ten drugi. Ja pierdolę.
To jest ten na zamianę. Aha. To jest Telewizja Polska i mówimy właśnie, dlaczego młodzi ludzie głosują na PiS. Ja nie głosuję na PiS. Dlaczego? Bo są? K***owi. Bo są najlepsi. Kurwa, jakby tak chodziła Telewizja Polska, czaj. Kurwa, pytają, dlaczego masz głosują na PiS? Tak po prostu wyczytają, takie najlepsi są. Tak, tak, najlepsi, dokładnie. Kurwa. Nie no, takie żarty, żarty. Co ty mówisz? A wy w ogóle, wy możecie głosować? Oczywiście, 21 lat. A to, ale to nie IQ, ile? O kurwa, zaraz to będzie cisnąć jak chuj. Do 18 lat można... Do 18 IQ? Ale kobiety też? Pany, ja zdawam maturę z WOS-u, ja wiem o czym mówisz. Ty mówisz. Kobiety też mają prawo wyborcze? Tak, mają. Myślę, że tak. 1940 będego. Od 1918. Okej. Okay. Laska nawet nie wie, kiedy ma kurwa prawo wyborcze. On wiedział, ja pierdolę. Jak się czujesz jako kobieta z prawami wyborczymi? Dobrze, przynajmniej mogę cokolwiek powiedzieć. Tak, i idziesz na Konfederację. Ona jest napierdolona w trzy dupy. Nie, ona i chłopie nie wie, disuje. Co się dzieje. Chłopie disuje, one nawet o tym nie wiedzą, kurwa. One są najebane po prostu. Ja pierdolę. Głosować, Sara? Tak. O, i to bez żartów. Bez żartów. A ty na kogo dlaczego? Głosujesz? Nie powiem, bo jestem neutralny, ale... No ale dlaczego na Konfederację? Tak serio, już bez żartów. Ja nie chcę się źle wypowiadać. A jesteś modelką? A wyglądam? Nie. Nie wyglądam. Ale wyglądam. Jestem... Ma, prawda, skrzywione już te nogi, pewnie to pójdzie w kolano. O kurwa. Ale mu oczko puszcza typa do operatora. Patrz, takie patrz. No jest tak najebana, że nierówno mrugasz. Ma tendencję do krzywych kolan, tak jak ja przypadkiem. Modelką? Się aby... tak nie stoję, ale w sensie dochodzę, tak Glonam? Kurwa jak debil. Nie. Prawda? Nie. Ale ona nie. Tak stoi, do środka. Tak. No ona tak stoi, a ja tak chodzę, kurwa. Tak się kurwa, ja wiesz, nie wiem, nie co o czym mówię. Ale stoisz czasem też, tak? Pierdolę. Wyglądam? Działam, jestem wysoka, działam. Więc mogę być modelką, chyba uważam. Nie. Okej, nie ciśnia się, cały spociłem, kurwa, ze śmiechu. Dziękujemy bardzo. Autentycznie mam całą koszulkę, kurwa, mokro, przez 5 minut. Goat siedziałem, miałem takie wytyfy. Tutaj, kurwa, się popłakałem cały, ja pierdolę. Co, pozdrawiam moją mamę. Nieładnie. No co ty? Słuchajcie, powiedziałem dziewczyny. Ale jednak ogarniarze disuje, jednak ogarniarze. Czy nie właśnie, że nie może być modelką, bo modelki są chudsze? Czy to jest niemiłe? Nie, przecież takie są realia dzisiejszego świata, jak... Teraz ona i ty też nie powinnaś być cicho. Jakby tak, tak powiedziała, ona powiedziała o tym, kurwo. Musi. Ja nie mogę być modelką. O, sama powiedziała. A, okej, okay, ona sama. Myślałem, że zdisuje. Bo jesteś... Za gruba. Nie jesteś za gruba, jesteś mega szczupła. A, że była duża i teraz jest chuda? Tak. Jak to być takim, ile ważyłaś? Dużo. 50! Ja pierdolę, kurwa, nie no, rzeczywiście. Powiedz, Myszko, nie może zainspirujesz jakieś dziewczyny, co cię nie chcą ruszyć dupy. Ja ważyłam 80 kg i schudłam 22. Dobra, i jak się za to zabrałaś? Dla wszystkich dziewczyn, co ważą uwaga. Tyle, tak... Mniej jadłam, jak chuj to powie. Dużo. To jest ciężkie. Dieta MZ. Mniej żreć. Mniej, tak zwana mniej żreć, tak? Po prostu. No, tak. Na siłownię. Ćwiczenia? Kardio. Bo najtrudniejszy jest początek, nie? To prawda, do tej pory nie mogę się zwracać siłownie z powrotem. Ale już mam dietę, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Co cię zmotywowało, żeby ruszyć te grube dupsko z kanapy? To jest też śmieszna akcja. Wszyscy mi mówili, będzie taki dzień, że wstaniesz i stwierdzisz, chcesz schudnąć. I tak było. Spojrzałaś w lustro? Tak. Tak jak w filmach. Dosłownie. Spojrzałaś w lustro nago i mówisz, nie chcę być tą osobą. Tak. Dawid, a u ciebie kiedy ten dzień nastanie? Wszyscy czekamy. Wiesz, jaki u mnie jest gorzej problem? Ja mam po prostu siłownię obok siebie. U mnie jest problem taki, że ja chcę iść na siłownię, tylko kurwa boję się tam pójść, bo to jest jakby nowa, bo ja chodziłem gdzie indziej i teraz po prostu się boję pójść na drugą, bo to jest po prostu nowa, jakby na niej nie byłem jeszcze ani razu. I dlatego się cykam po prostu cały czas iść, zapisać się, wziąć karnet i w ogóle. Dosłownie mam obok siebie ją, tylko się po prostu cykam iść do nowego otoczenia, bo w tamtej po prostu wszystko wiedziałem, wszystko wiem gdzie jest, a do nowej się kurwa po prostu cykam iść, bo są nowi ludzie, nowe otoczenie, kurwa takie dziwnie, będzie mi w chuj, dlatego się w chuj cykam. Ale... Mówiłam, no. Że to pista. Chodziłem na siłownię tam, gdzie lakarnum właśnie, tak a propos. Widziałem go kiedyś na siłowni. Tylko on mnie nie widział, ale ja go widziałem.
A słuchajcie, nie ten przegrywa, co jest gruby, tylko ten, co nie walczy o to, mimo że chce. Wiecie, o co chodzi? No i co? Masz teraz więcej bolców, jak schudłaś? No i takie pytania on zadaje taki raz na jakiś czas, na jakiś seks jebanie. A tam w gołcach co chwilę to pytają, kurwa, i to jest tak fajne, bo ktoś disuje kogoś, a potem pyta o kutasa, o ruchanie i znowu kogoś disuje. No. A propos tej siłowni, najlepsze jest to, że chodziłem na siłowni, która była ode mnie, kurwa, pół godziny rowerem, bo jeździłem na rowerem, kurwa, na siłownię specjalnie, żeby... Rowerem specjalnie na siłownię jeździłem, żeby zrobić dodatkowe cardio, żeby jeszcze bardziej schudnąć przed tymi kontuzjami, które miałem, czyli te, kurwa, jebane kolano, stopa i w ogóle. I przestałem tam chodzić, przez te właśnie kontuzje. Skończył mi się cardio, powiedziałem, że pierdolę, bo jak on obok siedział na siłowni, to po co on tak zapierdalać daleko. I do tej pory się nie ruszyłem, kurwa, po wyleczeniu kontuzji. Sztos. Nie! Tak to sobie nie odnowisz jeszcze. Najlepsze jest to, że właśnie mi przeszło. Jak jeszcze była chwilę po naprawie tej nogi, tej stopy w sensie, to mnie bolała jeszcze stopa, jak chodziłem. I niedawno właśnie zauważyłem, że już mnie nie boli. I miałem takie, o kurwa, przestało. Wracając do pytania o kutasie, tak? No i naśladowania. Masz teraz więcej bolców, jak schudłaś? Nie. W sensie ja zawsze miałam dużo, bo ja zawsze miałam ładną twarz, tak mi się... To prawda. Mu się pochwal. Sam? Maju. Masz dziewczynę? Nie, nie mam. Ma dziewczynę? Nie, nie wiem, czy mogę mówić. A ty jesteś dziewczyną? Może chyba, że ja jestem dziewczyną? Jej, no pewnie. Czy jesteś? 24 godziny na dobę. Dobra, ona ma dziewczynę, tak? No, nie wiem, czy mogę zdradzić. Mleko się wylało, ale nie, bo oni są naprawdę z werolami. Jak oni słyszą, że ty się z dziewczyną całujesz, to... Masz zdjęcia, to bym zobaczył, żeby wiedzieć, czego im nie pokazuje. Nie mam dziewczyny. Wolna i do wzięcia. Przez chłopa czy dziewczynę? Przez chłopa. Chłopa. Jaki ma być? Wysoki, brunet. Bardzo dobrze. Jakby jeszcze jebła, że szczupły, to bym w ogóle beknął. Się skeknął, nie beknął. Nie chcę bekać, nie o to chodziło. 1,90 m? 1,90 m. Jak mój były, pozdrawiam. Jak 1,90 m? O! Jest! Brunet! Brunet wysoki, kurwa, 1,90 m. Patrz, wysportowany, widać, jakiego bicka ma, kurwa. No idealnie, zobacz. No, fryzurka do zmiany tylko troszeczkę może. Co? Fryzurka lekutko może do zmiany. Czemu? Taki, kurwa, taki nieład taki, to jak ja mam, zobacz. No właśnie taki... Wiesz, co chodzi, tak wiesz. Tak. Się pierdol. Ja mam dziewczynę, więc nie mogę. Aha, no to na chuj, kurwa, dupę zawracasz, kurwa. Ale miło poznać, Michał. Za ten handshake twoja dziewczyna ci jebnie. O kurwa. To będzie mi przepraszam. Tak, to jest dobry chłopak, nie bij go. Nagrywaj wszystko, jak wejdziesz do domu, nagrywaj wszystko. On tylko udawaliśmy to, ja mu zapłaciłem, on jest aktorem. No, ale... Idź już lepiej, odjedź, dobra, odjedź. Dobra, siema. Dużo tak związków rozbiłaś jak ten? 4. Słuchajcie, mamy... Jak uciął montażysta, 4 i chuj, i uciął. Dwie dziewczyny i geja. Nie, skąd wiedziałeś? Skąd wiedziałem, że jest gejem? Widać, że coś z nim nie tak. O Boże. Żartuję, ale nie, ja już po prostu rozpoznaję gay radar, wiecie? Zazwyczaj jak na przykład ładne dziewczyny idą, tutaj akurat jest jak jest, tak? Wiesz, co się stało w moim mieście, czyli w Łodawie? Zenek Martyniuk grał koncert sobotę z jajkiem. Ja słyszałem o tym, że go obrócali jajkami, ale on powiedział, że to pierdoli i będzie dalej grał, dostał za to pieniądze i ma wyjebane w tych widowni, więc kurwa, dostał umowę i kontynuował koncert, a nie wyszedł. Dzięki, nie ma za co. Ale tutaj chłopak jest gejem, może być. A dobra, ja nie jestem! Przepraszam za to wszystko. Generalnie kwiatki rozdaję. Sam to robiłeś? Sam. Nara, strasznie dużo. Nara, dużo chłopów się zleciało. Tak do nas wszyscy. A wy jesteście siostry? Wiadomo, do podobne? My jesteśmy siostrami, nie, bo to jest tak, że ja mam. Ja uwierzę, bo. Posłuchaj, to jest dobre, naprawdę. Ja jestem. Poczekaj, ja. Giga, przyrodzonym? Dobre. Giga, dobre, no dobre, dobre przyrodzenie mam, brat, po prostu przyrodzenie tylko myśli teraz jego. Przyrodzony brat. Przyrodzony, no syjamski, kurwa, przyrodził się obok mnie. No, bez kitu, i on zaraz za pleców się wychyla, kurwa, okay. Mikrofon i oddo, pa, aby teraz dobre, będzie ta historia, pa. Ja jestem poczekaj, ja mam przyrodniego przyrodzony. Brata. Z przyrodzeniem, brat ma duże przyrodzenie. No, dokładnie. To też. Skoro, ale widziałem...
Kurwa, ale tam się dzieje chyba na tej chacie, ich kurwa, ty. Oho, uwaga. Miałaś brata przyrodzenie? Co to się dzieje na tych ulicach, ludzie? Tu też, ale ja mam przyrodniego brata i go zezwalała z moją najlepszą przyjaciółką. A przyrodniego brata. Przyrodniego brata. Wszystko wiadomo, dlaczego kurwa. Z giga przyrodzeniem. Utknęła kiedyś po prostu w pralce i kurwa samo się potoczyło, tak? O, genialne, bo teraz masz tak, święta widzisz dwójkę, prezenty im jedne, w ogóle. Ale no, taki był plan. A nie myślałeś, żeby dla brata kogoś porządnego znaleźć? Czy... ja pierdolę. Jednak z... On jest bardzo porządny. Bardzo porządny. O, jak uspoważniała od razu. No. Brata kogoś porządnego, nie dla koleżanki. Nie no, fantastycznie jestem. Bardzo fajnie to wymyśliłaś. Dzięki. Sprytne. Takie przemyślane. Ale a nie, ma, a nie czujesz trochę, że wiesz, że no, że pukasz jej rodzinę? Ale w chuj mi się podoba tego montaż, bo jakby po prostu zostawić nawet kto powiedział po prostu tutaj. Koleżanki. Nie. Tutaj byłaby po prostu taka cisza pewnie zręcznie, jak on po prostu powiedział. I pewnie było cicho i nic nie mówił, nie śmiał się w ogóle. A fajnie to jest spocięte, tak na dynamicznie, tak mi się podoba w chuj. Nie no, fantastycznie jestem, bardzo fajnie to wymyśliłaś. Dzięki. Sprytne. Takie przemyślane, ale a nie, ma, a nie czujesz trochę, że wiesz, że no, że pukasz jej rodzinę? Ale to jest mega... A wiesz co, no... Ty, ja ci pukam rodzinę. Wiesz co, na tak byś powiedział, rucham ci matkę, a ten dosłownie... A mi tak mówi codziennie. Nasz deal jest tutaj, nie? Ale nie, na początku trochę mi było głupio, ale teraz potem, już mi nie jest potem głupio. Potem już bierzesz to, szarpiesz to mięso już bez skrupułów w ogóle, myślisz o niej i on się tam siada na biurku jej zdjęcia, ty jej zdjęcia i chuj, kurwa. Paw te zdjęcia, nie chcę na nią patrzeć. Tak się żyje w Warszawie, tu nie ma żadnych świętości. I właśnie, a propos świętości, jeszcze na koniec, niech cię Bóg wyleczy z tej choroby. Ja pierdolę. O kurwa. Młody człowieku. Jaki? No mówiłeś, że ci podobają chłopaki. Niech cię Bóg wyleczy. Nigdy tak nie mówiłem. Dobra. No to nie, to zdrowy. Wyzdrowiał. Czemu pierwsza rzecz, którą zrobiłaś, to jest złożenie klap marynarki? Typowy wyborca PiS, kurwa, nie? Na ulicy. Klap marynarki to, żeby nikt się w sesji nie patrzył. Ktoś się będzie w piersi patrzył. Ty jako pierwszy przed chwilą. Chyba sobie żartujesz. No naprawdę, tym podbitym okiem. Ja patrzyłem, czy ty nie masz jakichś takich zmian skórnych, żeby od razu poszedł do lekarza. Dzięki. Uwaga, wielka fota. Zrobił zdjęcie kebaba w ogóle. No chipsy czemu mi... A co ty tam odpierdalasz teraz? To oglądałem pasuta. Denis mi chipsy kurwa zajebał. Mu zajeb, tylko w gitarpę oczywiście. Dokładnie. Powiecie coś mądrego. Pięć wystaw. Mokrego, mądrego. A mokrego? Co masz mokrego? Wszystko. Włosy? Dokładnie. A tak. To może być. Za grubo dla mnie, lecimy dalej. O, cześć Nikola. Siema. Siema aktorka, chodź. My już się widzieliśmy. Kiedy? Batory rozpoczęcia roku walta temu? Nie, nie przypominajmy. Ja nie przypominajmy czasów, kiedy chodziłem pod liceum i szukałem tych... O kurwa! Muszę jej zdejmować, jestem anonimowa. Ty jak jesteś anonimowa? Ty za malutka, żeby być... A dobra, w sumie się wszędzie możesz schować, bo jesteś taka malutka. Dokładnie. W szkole pytanie, jaka średnia? Ale ty jesteś jeszcze niższa chyba, nie? Co? Ty jesteś chyba jeszcze niższa, nie? Tak mi się wydaje. Nie wiem. Nie wiem, ile wzrostu ma pasut. No pewnie gdzieś 1,80 m coś, jak był obok 1,90 m obok niego, to był prawie że na równi z nim, no to myślę, że podobnie. Tylko ty jesteś pewnie niższa jeszcze, tak strzelam. Jak ty masz te 1,30 m, kurwa, to wiesz. A ty dzbanie! Mam kłamać czy nie? Powiedz prawdę, powiedz prawdę. 1,75 m. Co? Ty jesteś głupi! Ile? 1,65 m? Kłamać czy nie? Powiedz prawdę, powiedz prawdę. 1,75 m. Co? Co? 1,65 m.
Ty jesteś głupia? Co? Nie, przepraszam? 3,75 to jest... Druga liceum! Jak ty się starasz, twoja... A, to średnia, 3,75. No tak. Aha, okej. Okay. Przyszłość w twoich rękach, nic innego. Młodzi, czy możecie timeoutować osoby, które wysyłają wiadomość jak typu Szybczek, kurwa, że cały czas piszą emotki, kurwa, typu NPC? O, widzisz kolejne, kurwa, można takiego człowieka stimeoutować i tyle? Dzięki, byłbym bardzo wdzięczny. Młodzi, halo, młodzi. Tego nie ma, a masz 18 lat? 17. No to tylko twoja przyszłość w twoich rękach, nic innego nie powinno być. A w czyich innych, przepraszam? No. Uwierz w siebie i wracaj do nauki. Zamiast siedzieć w... A ty ile miałeś w mojej klasie, przepraszam? Powiedziałbym ile, ale ona ma 17 lat. Nie no, tak serio? 17,5. Jeszcze raz. Idź się uczyć, wracaj. Jestem załamany. Ja tobą też. Możesz lepiej. Ja tobą też. Jak mnie wypoliczkowała. Boże, Nikola, zobaczcie, ona w każdym odcinku jest coraz piękniejsza. Czemu mnie za każdym razem zdzwaniasz, żebym tu przychodziła? Prawdzie się pobazgrała się błyszczykiem, albo jakiś chłop ją zaczął całować. Nie, to nieprawda. Nikola! Zobaczcie, jaka ona jest śliczna. 2 na 10, tak. Jesteś... Ja nie powiedziałem nigdy, że jesteś 2 na 10. Ocen ją, proszę, ocen ją. Nie, ale ona zapierdala jakiś... Albo się coraz lepiej ubiera, bo wiem, że ona wie, że mnie spotka. Nie, nie. Coraz lepiej się ubiera. Dosłownie. Nie, ale masz grono fanów w moim formacie. Jakbyś chciała zakładać... Bo ty nie masz 18 lat jeszcze. Mam. Jakbyś chciała zakładać tylko wiatraki, to tylko mówię... Tylko wiatraki. Co byś zarobiła na tym? Wyzrazą tylko wiatraki. Nie. No. Nie? Nie. To nie w twoim stylu? Nie. Czemu ta mrówka mnie zaczepia? Masz tą mrówkę małą? Ja pierdol. Czemu ta mrówka mnie zaczepia? Znam. Twoja przyjaciółka? Koleżanka, tak. Miałaś zakończenie roku szkolnego? Miałam. No i co? Jaka średnia? Takich rzeczy się nie zdradza, moi drodzy. Ale jest 3 tak pewnie! Ale jesteś ładna, to nie ma żadnego znak... Czyli jakie masz oceny? Ma bardzo duże znaczenie. Jak jesteś brzydka, to tak, ale jak jesteś ładna, to możesz mieć słabe oceny. Tak, i tak ma, pamiętajcie. Nie wiem, bo to jest takie chore psucie głów młodym ludziom. No ale dlaczego? Ej, no dlaczego? Jakby... Zjedzisz jak mucha. Jesteś jak mucha, coś tam gada. Jesteś mucha, kurwa. Stój stąd. Zjedzisz właśnie. Masz takie czerwone oczka trochę. Miała 18 lat, to bym ci taką ripostę dał, gdybyś zemdlała, ale... Masz szczęście. I wracaj do książek lepiej. 17 lat jesteś niepełnosprawna i jedź do domu. Co, kurwa? 17 lat jesteś niepełnosprawna! Chłop jest najebany sam, kurwa, nie wiem co gada. Chodziło pewnie, że niepełnoletnia, chłop tak, 17 lat, jesteś niepełnosprawna. Kolej, ty powinnaś być gwiazdą. Każdy mi to mówi. No i co? Jak... mnie to powiem, zaraz mnie za to zhejtujecie. Oczywiście, że tak. Hejtujecie wszystko, co powiem. Ty nie rozumiesz, Nikola. Ode mnie, od moich widzów zebrałaś już takie komentarze, że gorzej nie będzie, rozumiesz? Ja wiem, ale... Gorzej nie będzie już. Lepiej zaczynać od dobrego. Nie, lepiej zacząć od sekstaśmy karierę. Oj, na pewno nie. Znaczy nie ze mną. No ale na pewno. Tam jest taki gość, co za setkę zrobi wszystko. Dobrze, to poszukamy mu, zaraz jemu znajdę jakąś, spokojnie. Tobie, nie jemu. Ale no mi nie potrzeba. No dobrze, to jakie plany na wakacje, myszko? Plany na wakacje są takie, że zaraz jedę nad morze, na trzy... O, do tej, jak ona była na plażach, kurwa. Nie pamiętam, jak się nazywała ta plaża, kurwa. Ja też nie, ale druga literka to coś chyba tam, i... wuj, coś tam, gdzieś tam, kurwa. Gwi, a potem tam. Do Stanów na kurs językowy. Gdzie nad morze jedziesz? Może się spotkamy tam. Na Openerze będziesz? Będę! Boże, widzimy się z Nikolą, mam nadzieję. Jak on zrobił może odcinek. To ona była w budce. Jak on zrobił odcinek z Openera, ja pierdolę, tam będzie kurwa takie yo, tam będzie kurwa tyle chlania i w ogóle. Że będzie jedna mogę trzecia tych ubrań, co masz na sobie teraz. Mogę, nie, mogę poprowadzić wywiady, uwierzcie mi, będą ciekawe. A tam najgorzej, że tam Zuzia stoi, która też u mnie prowadziła. Mogę. Zuzia, ona powiedziała, że lepiej poprowadzi wywiady niż ty. Baby, współpraca? No, współpraca. Ale dobra, powiedziałeś, że lepiej niż ja, tak nie, bezpośrednio. A zgadzasz się na procent 75-25? Pół na pół, jak będziemy... Nie, 75-25. Ale ja byłam pierwsza. Nikt tu nie zarobi, bo... Baby.
Pamiętajcie, nigdy nie ufajcie żadnemu chłopakowi, chociaż mówi, że dostaniecie 100%. I jak wiecie, taki Robert, nie? Niby wydaje się porządny, tutaj ci obiecuję 20% i tak dalej. 20% mi dasz? Myszko, 20% z czego? Z zysków? Ja. Ale ja liczę zyski. Z tantiemów. Jak piosenkę nagramy, to do tantiemy, do ZX-u. Zaśpiewamy. Ty jesteś pijana, co? Wyszedł odcinek i jeżeli mówiliście, chcemy Zuzi, macie Zuzię. Chcieliście Zuzię, macie Zuzię. Daj buziaczka i lecę. Tak jak szefa się całuje. Bicz. Szefa się nie całuje. Dobra odpowiedź. Tako. Ktoś... O kurwa, jego była! O ja pierdolę! O cię chuj! O kurwa. Ty wrócił na kompasów. Halo. O, cześć Paweł. Jest stream jak coś. O! Tarapaty. Oglądasz z nami pasuta? No. No to chodź. Jestem. O, no to fajnie. O. Patrz, spotkał swoje było. Siemaneczko! Ten pasut znowu razem. Daj, no razem, ale co? Jakimś... Ja przed kamerą. A to ta wariatka. Nie wiem, co powiedzieć, serio. A zatkałem, zawstydziłem się. Co u ciebie? Ja chciałam tylko powiedzieć, że jak podeszłam do niego i mówię, przepraszam, mogę zdjęcie, on do mnie s***a. No bo ci ludzie podchodzą z tymi zdjęciami jak takie NPC-ty. Powiedz, jestem najgorszym NPC-tem, to zrobimy sobie zdjęcie i mówią. A, okej, okay, ale ja nie chcę zdjęcia, już mam 300... Już leciało nam. My to mamy za dużo trochę. Nie, no, mamy dużo zdjęć i filmów razem. Tak, już... Wiktorio, czym się... Ole, kurwa, to było, ja pierdolę. Ty zajmujesz obecnie, bo nie wszyscy widzowie moi wiedzą. I czy... Obecnie pracuję w ambasadzie Goats i jest to niesamowita praca, zapraszamy cię. Robercie. No. Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, żebym ja do Goats poszedł. Znaczy, no nie no, zapraszamy na pewno do ambasady. Siedzą i tak, ty podobna do Wiksy. Ale strasznie dużo komentarzy jest. Ta jedna, miałem ze trzy dziewczyny podobne do Wiksy. Tak? Każda dziewczyna, co się ładnie uśmiecha i ma ładny uśmiech, to jest podobna do Wiksy. Nie, Wiksa jest wyjątkowa. To prawda. Na szczęście jest tylko jedna. Ale w chuj dziwnie, kurwa. Było więcej. Pamiętasz jak ten? Pamiętasz odcinek, jak oni po prostu płakali w ogóle i w ogóle? Że tam po prostu smutno, nie wiem, czy oni płakali w sumie, ale po prostu było giga smutne, że oni się rozstają w ogóle. Pamiętasz ten odcinek, jak nie, nagrywali? Nie, ja nawet nie wiedziałam, że oni razem byli. Oni byli razem, no i się rozstali to jakiś tam czas temu i nawet film nagrali właśnie, o którym się rozstają. I właśnie tak fuj dziwnie się to teraz kurwa patrzy. Niż drugiej takiej na szczęście nie spotkasz. No, może niestety, może ale niestety. Po marynarkę, skąd ty ją wziąłeś z dyskontu? Ale właśnie życie singla, nikogo nie muszę słuchać, nikt nie kontroluje tego jak się ubieram. Widać. Dobra, nara, dziękuję. Słuchajcie, pasus! Już panie mnie zapraszają, chcę, żebym na czerwonym planet i zginął. Ale zobacz, praktycznie wygląda... W GTRP oczywiście, widzę, że nie było. Mamy tak samo. Lepiej wyglądasz ode mnie. Słuchajcie, to jest taka przykładowa dziewczyna, co idzie na niuans, tak? Z daleka ładna, jak tylko się wyostrza, wszystko... Co ty ma... Ja pierdolę! Patrz, jak posmutniała od razu, kurwa! Ona pewnie w chuja te brwi wydała, kurwa, na tę sukienkę jebaną. Ona takie teraz jest smutno, kurwa. Koleżanka, co ty, kurwa, mówisz w ogóle? I teraz będzie ją bronić, pa. Mówisz! Nie, no dobra, jest. Przecież to są takie żarty. Boże. I uf, one poszły sobie. One już sobie poszły, powiedziałem, że chuj. Totalne ślicznotki. Ja, Wiktorianie, Boże. Ja jestem Bogiem twoim. Jesteś Bogiem moim, no dobra. Bogiem. Jeszcze raz, bo dziewczyna coś miała w buzi. Ciebie. Ja pierdolę! No kurwa, się bałem odpowzować, bo nie wiedziałem, co powie, kurwa. Dziękuję, Arno, za gift dla Miłosza. Dziękuję ślicznie za wsparcie. Dziękuję bardzo. No, jak byliśmy najpierw... Żeby mieć mnie w buzi, to niewiele trzeba, naprawdę. Co za pojem? A mogę tak obok ciebie stanąć? Możesz pokazać outfit? Pokazać się? Fajna dziewczyna, wysoka. Nie trzeba na palcach przy niej stawać. Się z nią remontuje łazienkę. Jesteśmy do szpilki 16,5 cm. To w jakie? Tańczycie na ruce? Tak. Ale trafił w ogóle idealnie. A jakby was nazwać szonami, to byście się obraziły? Nie. Okej, okay, czyli lekkie szonki jesteście.
Jakby cię nazwać Shonem, czy ty się obrazisz? Nie. Tak, jesteś lekkim Shonem, ale no tak, swego dzięki. Lekkie mogą być. Chodzi o pieniądze w ogóle. Tak. Co? Mówisz koleżanko? Chcesz umówić koleżanko? Fajne jest. Nie wiem, czy masz budżet. Powiem ci tak. Ja pierdolę! Jaką kurwa ciśnie, co jest? 1000 za 5 minut. Krótko i na temat, co mówisz o tańcu, tak? Tak. Taniec pełen striptease. No to 155 minut. Nie, panowie, Sigma Mail. No dobrze, dziewczyna, kiedy zaczęłyście? Tygodnie temu. Tak? No i jak, dobry hajcie chwala? Na razie tak średnio, ale będzie lepiej. A nie czujecie się zawstydzone, nie czujecie się oblepiane? Z niektórymi tak, ale nie zawsze. A nie proponują wam więcej? Proponują, ale my odmawiamy. TikTok, nie banuj tego, błagam cię. A my tylko legalne kontenty. Czyli to jest takie... Legalny content, ta. A my, kurwa, działalność założoną gospodarczą na to. Kurwa, legalnie wszystko. Podatki odprowadzamy od tego. A nie, jestem, to po prostu tańczycie. Tylko tańczymy. A ubrania macie gdzie indziej zostawione w praniu? Być może. Okej, dobra. Na podłodze leżą. Lecą. No, w usta, ale to za to się więcej płaci. Dobra, zrobię... Zrobię ci blika. Zrobię ci blika! Ja pierdolę! Żartowałem, nie zrobię. Tak, nie chłop. Ja pierdolę. Jasny chuj. Puszczę wakacje. Jeden, dobra, trzech, trzy tak idealnie, prawda? Jak masz na imię? Oliwia. Oliwia jest piękna, mądra i wolna. Nie. Znaczy mądra nie jest, bo ma... To nie wiem, zastanowię się. Czy zajęta jesteś? To skomplikowane. A on wie o tym, że to skomplikowane? Ja o tym powiedziałam. Dobra, czyli tak, zrywa z chłopakiem przed wakacjami, żeby poszaleć wakacje, wrócić do niego we wrześniu. Summer girl. Powujesz się jak faceci, wiesz o tym? Ja? O nie! Tak. Ja nie! Byłoby tak... Myślałem, że nastąpi ręcznik, kurwa, teraz tak zobaczyłem, to bluza jest. Ja pierdolę, taki cyst, kurwa, w tej Warszawie, oni w ręcznikach popierdalają, kurwa. Robią, że rozstają się przed wakacjami, w wakacje robią co chcą, potem we wrześniu. Cześć, kochanie. Znaczy, ja nie polecam tak robić, Ze mną nikt w związku nie jest i nie chce być. Spotkałem się chwilą moją byłą, to do tej pory biegnie. A nie ma dobrej kondycji. Nieważne, jest w ambasadzie teraz. Ona teraz, wiesz co? Ona teraz w ambasadzie pracuje. Pisem? W ambasadzie pracuje. Z pisem. Siemano, jaki masz nick w LOL-u? Bo ostatnio w LOL miałem chłopa, co ma nick po kimś. Ty jesteś popierdolony, kurwa, że ja w LOL-a bym zagrał. Nie gram w LOL-a. Ha, w ambasadzie. No to nie pozdrawiamy. Pozdrawiamy. A, to pozdrawiamy jednak. A to ty masz do mojej byłej zazdrosna, już jesteś? Nie, ale ty mówisz, że to była. No to nie pozdrawiamy, jak była, co? Ale to jest dobra była. A, to pozdrawiamy jednak. To jednak pozdrawiamy. Idź do domu, popraw te dwójki. Damian był na formacie i Przemek go nie wstawił. Bardzo dobry content był. Ale nie, no ale się zaśmiałeś. Oczywiście, że był dobry, tylko Przemek połowę ludzi wyrzuca, ale wiesz co? On jest taki złośliwy, że wyrzuca tych najfajniejszych. Czy on robi to na o... No? Oczywiście, że robi nos. Pytanie, czy na totalny, czy tylko na trochę. Damian musi być, rozumiesz? Pozdrawiam każdego. O, Przemka, bo mi nie wstawił. Wasz ziomek się... Super ziomek. Skarżysz, zawsze ma najgorzej. Czemu? No bo jestem czarny, nie? Zawsze... Gdzie nie pójdę, to jestem k***a czarny, nie? Ty, kurwa! Ile to jeszcze ale jaką ciekawostkę powiedział, ty słyszałeś? Słyszałeś jaką ciekawostkę? W ogóle pierdolę? Gdzie nie pójdę, to jest taki właśnie, czyst, no. Kurwa, ty, pojebana akcja! Mnie nie puszczą! Czemu traktujecie kolegę inaczej ze względu na jego kolor skóry? On sam chce być traktowany inaczej, się na to zgadza, więc... A, rozumiem! Ale to zajebiście mieć takiego ziomka, ty. Kurwa, zawsze chciałem mieć takiego ziomka, proszę, muszę kogoś poznać. Trudny rok szkolny był, co? No, my też na zakończeniu. A masz chłopaka na te lato? Mam chłopaka na te lato. Bardzo dobrze, stoi pewnie gdzieś tam. W domu jest? No w domu to bym nie powiedziała, że jest, ale nie przyjechał. W Radomiu? W Radomiu, bo ona ma chłopaka z Radomia. No trudno, no co dostało się, no. A może właśnie lepiej dziewczyny, bo dzięki temu ma weekendy bez chłopa. Co ty? No sobie szaleć. No właśnie, ona ma tak naprawdę praktycznie ciągle wolne. No i na przykład z wami na przykład, bo wy jesteście singielkami, tak? No tutaj jedna jest. Nie szkodzi! A ty też jesteś... Nie szkodzi, nie. No, oczywiście. Dziękuję. Ale ona też jest śliczna.
Ja pierdolę. Powiedz mi, że ma 2 metry wzrostu i wielkiego tego, no. No ma wielkiego, no ma, no. Więc panowie, to dlatego. Wzrost, no nie wiem, chyba 190 ma, coś takiego. No nie, chyba nie. Dobra, 100... Chyba nie, nie no, 1,60 m, tak. 85. Co? A tam to też takie ile? No, tyle samo. Nie, niemożliwe, to jak słoń. No nie, nie widziałam. W ogóle nie widziałeś jego buchę? Kurwa. Kurwa, myślę, co mi tu gada w tle, a to jakiś kurwa te dźwięk, ale mnie coś w chuju pieczy. Myślę, kurwa, co jest? Kurwa, nago? Nago nie, ale gdzieś widziałam. A chciałam zobaczyć nago. Kurwa, co? Żartuję. Wy widziałyście Jonatana nago? Nie, ale na basenie byłyśmy z nimi, no prawie lubię było. Lubię kurwa ciągnąć. Aha, dzięki. No prawie się udało, ale no nie wiem. Nie, nie wiedziałam o tym, szok. Ale w szoku jest szok. To jest chyba normalne, no, to jest taka ludzka ciekawość, no. Nie, mój chłopak z Radomia jest normalny w miarę... Normalny. Takie związki to się szybko rozpadają, nie? Bo to mu... Z Radomia? Nie, że młodzi ludzie. Za tydzień się... Z Radomia! Z Radomia! Kurwa, jakieś wyrzutki. Kurwa, z Radomia to... Pane, to będziecie wolne już. Tak, jedziemy, no tak, Kendrick Lamar i tak dalej. Spotkaliśmy już ją kiedyś, jak było zimno. Teraz niczym kwiat rozkwitła na gorącym... Tak, niczym mleko zepsuła się i śmierdzi. Ja bardzo ładnie pachnę akurat. Mogę cię powąchać? No ja pierdolę. No ale stop, klatkę w ogóle zakurwipeś. O, dzięki Jaszur Suba, dziękuję bardzo za wsparcie. Dziękuję ślicznie, Jaszur. Śmiało. Skończyłaś szkołę? Zdałam! Nie skomentował! Chapki kutaska do guzi. Riley, dzięki za suba sprawę, dziękuję bardzo za wsparcie. Zdała, zobaczcie! Bohaterka, wprawdzie ledwo, ale zdała! Taka ładna i do tego w miarę mądra. Tak, nie, ja to z profesją miałam problem, ale wyrobiłam. Niegrzeczna! No bo szkoła, komu się chce chodzić do szkoły? Totalnie nie tobie, bo jesteś niegrzeczną dziewczyną. Myślę, że większość też nie chodzi do szkoły. To nie. Jakie plany na wakacje, skarbie? Jaki spontan wyjazd ze znajomymi. Zwariowane wakacje młodej nastolatki. Ile chłopów te wakacje? Nie, nie taka jestem, ale nie znam. Jeden chociaż. Jeżeli jeden, to na poważnie. Jednemu, żeby się na poważnie do września. No może być wakacyjny romans, ale będzie tylko jeden. 86 słów masz, czymś wydaje? Sprawdzę na liczniku, czekaj. Tak. Musiałem podjechać, kurwa, żeby, wiesz, ta blur zszedł, żeby po prostu było widać, nie? Tak. No właśnie, jednemu się poszczęści, 40 milionów jednemu tylko. Bardzo jesteś ładna. Dziękuję. Często to słyszysz od 40-latków? Skromnie mówiąc tak. O, cofam to. On niestety od starszych. Nie no, bo... Cieszę się tym, co mam. Czego niestety? A jaki maksymalny wiek? 22. Jaka mina. Ja pierdolę, jaki smutny, tylko w drugą stronę, kurwa, co jest? Przykro mi. Co tu się dzieje? Nie no, takie mam standardy. Nie, za stary nie lubię takich. A po to ci standardy, nie lepiej być po prostu. Nie, musi chłopak mieć dobry vibe i dobrą gadkę, mi to wystarczy. Tylko pamiętaj, chłopaku, że wiążesz się z kimś, kto ledwo zdał. Ledwo zdał z matematyki. No tylko dziewczyny bierze. A kto mówił, że jakieś równouprawnienie będzie? Ale jak to równouprawnienia, mordo? To jest... Nie ma równouprawnienia, nie ma. Kocham dyskryminować. Ja kocham Legię. Dziewczyny. Kocham Legię i chuj. Syj do wakacje. Każdy trochę będzie bardziej diabłem. Planujecie ostre zabawy na tych, na chłopach, czy nie? No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Raz się żyje. No dokładnie. Możesz być moim mężem. O kurwa ty. O, ale kurwa, gdzie teraz ci działo, pa. Pobrocik. Boże, ona jest przepiękna. A, dziękuję bardzo. Masz piękną buzię i osobowość. Kurwa, jakie jest utrzymanie wzroku, pa. Jest przepiękna. A, dziękuję bardzo.
bardzo. Masz piękną buzię i osobowość. Co, o czym mówiłem? Zamyśliłem się. Wyglądasz na aniołka takiego. Na nieuka? Na co? Na aniołka, a nie nieuka. Zdałaś szkołę? Zdałam, jestem na studiach. Brawo, jakich? Zarządzanie. No, czyli dobrze zdałaś. Ale co, na Koźminie tata płaci? No, jestem na Koźminie. Tata płaci. Znaczy, że cię kocha, bo inwestuje w ciebie. Tak, ale powiem wam, że naprawdę Koźmin to jest super uczelnia. Chłopaka masz? Nie mam. Szukasz? Tak. Jakieś wymagania? Żeby był... Żeby studiował zarządzanie też ze mną razem, kurwa. Musimy zarządzać też budżetem. Takim trochę wariatem, ale pozytywnym. Po prostu uwielbiam pozytywnych czyli ludzi. Chory psychicznie i wynik wirusa HIV ten dodatni. Nie, to nie. To raczej nie. Tylko bo jesteś spokojną dziewczyną, co? Ale wyglądam na taką? Tak, wyglądasz na takiego aniołka. A bo zresztą... to taki outfit. To zrób obrocik. Boże, jak grzeczna dziewczynka. Czekaj. Podoba mi się jej mina, czekaj. Masz jaka beka giga. No co? Ale wygląda na taką? Tak, wyglądasz na takiego aniołka. A bo zresztą... to taki outfit. To zrób obrocik. Giga beka, kurwa. Zrób obrocik, a ona taka... Kurwa! Ale beka, ja pierdolę, aort mi każe robić. Nie, w Warszawie na ulicy. Kurwa, takie dobre. Boże, jaka grzeczna dziewczynka, studentka! Wolisz, jak facet ma duży bukiet, czy mały bukiet? Duży! Panka woli duży, ja się nie wypowiadam. Ona woli waginy. Ja pierdolę. Kurwa! Ona woli waginy i chuj, kurwa. O, czyli w ogóle cię bukiet nie interesuje? W ogóle bukiet. Ciebie interesuje wieniec? Tak. A masz dziewczynę? Mam. Interesuje cię wieniec. Tak, pogrzebowy, kurwa. Ja pierdolę. To jest moja dziewczyna. Jezu, witam. Jezu. Czy nie wstyd wam jest być gejami? Nie. Chcecie się z tego wyleczyć, ani nic? Nic, to nie jest choroba, przepraszam. Kurwa, czekałam, aż to mi będzie się właśnie z niej kłócił o to. Ja pierdolę. Oczywiście, że nie. To są pytania prowokacyjne, które prowadzą do wniosków. Boże, jakie piękne. Które prowadzą do wniosków. I chodź. Nie ma się czego wstydzić, myszki. Tego nikt nie ogląda. Nie wiem, ja dzisiaj już oglądałam, więc... Ale nikt wart szacunku tego nie ogląda. O to mi chodzi. Jak po maturce? Ja jeszcze nie miałam maturki. Ja miałam. 18 lat masz? Mam. Boże, jesteś taka niegrzeczna. Nad morzem se zrobiłam. Ty to jest tatuaż, to jest prawda. Nad morzem se zrobiłaś. Kurwa, jesteś taka ingryszna nad morzem. I Kamil, kurwa, z krzesła zrzuca, pojebało cię dziecko, leś tam. Kurwa, się położył jak nie zrzuca z krzesła, pojebana ty. Prawdziwy tatuaż? No. Wygląda jak taki z chipsów. Tak? No bo z lejsów zrobiłam. Jak ty będziesz wyglądać na starość, kochanie? Maksymalny wiek chłopaka? 30. 6? Nie, 30. 30, a ty? No mój ma 26. Pytam o maksymalny wiek Stanika. Maksymalnie. Myślę, że nie ma ograniczeń, szczerze mówiąc. A ja w ogóle, dziewczyny, wyjeżdżam pod namiot w ogóle. Tak? To możesz zabrać z sobą. Organizuję wam taki mały namiot z Biedronki i jedziemy pod namiot, będzie mega gorąco. I to jedziemy we trójkę pod możemy namiot. Jechać. Nagramy to naszym widzom. Dobra. Ej, super, serio mówicie? Weźmiecie ten spray na komary? Weźmiemy. We're gonna find you a Polish wife. Let's... Kurwa, idziemy pod namiot, tylko spray na komary i chuj, reszta nie potrzebujemy. Sure, I like Polish girls. Okay, what about her? What's your name? Zuzap. Do you know what my name is? No. Lucas. Are you from Warsaw? Yeah. Oh, szuka żony. Nie, dziękuję. She's interested. Okay. I'm interested too. Obviously. Ja mam męża. You got a husband? Yeah. She's taken, come on. Okay. Let's go. Come on. Dziewczyny, szukamy męża, jak nie chcecie być jego żonami, to jesteście rasistkami. I chuj, weź teraz kurwa odmów, już kurwa koniec. To jest Lukas. Lukas jest z Turcji. A on na niego patrzy w ogóle, kurwa, jak ona by była w szoku, że pierwszy raz takiego człowieka widzi w ogóle. O kurwa, takie rzeczy w Warszawie, ja pierdolę, co jest? Ja mam chłopaka.
Polaka. She's taken. Don't lose hope. Pope said don't lose, you know who Pope is. Of course. Yeah, of course. John Paul II. Yeah. The biggest Pope in the universe. Yeah. Yeah, bro. But you are Muslim. I am. My mom is. But Pope is better. Gdzie są te żony? You have to say, jesteś piękna. Nesteś piękna. Dziękuję ci, ale... Nie do mnie, to do dziewczyny. They are all taken, my friends. Szukasz męża może? Szukam. Chodź. Lukas! I forgot how to say it. Nesie Branka. Jesteś Blanka i chuj. Nesie jest piękna. What's your name? Julia, I'm Lukas. Nice to meet you. Nice to meet you too. Are you from Warsaw? Yes. My new Polish wife. Have you been to America before? No, that's where I'm from. I'm from Miami. Oh my God. Yeah. Oh my God. Yes, no. Oh my God. You're from you said you're from Turkey. Maja, wszyscy przed tobą uciekają. Szukasz żony może? Tutaj jest chłopak. Wstań, wysoki. Witam. Od razu do roboty. Kurwa, na dwa kolana, ty coś będzie modny chyba do niej teraz, ty. Dobra, daj mi swojego Instagrama. Go! Jestem NPC-tem. Nie jesteś. Jesteś porządnym gościem, kurwa. Oni chcieli zdjęcie. Słuchajcie, szedłem już do domu. To twój chłopak, tak? Niestety nie. Twój chłopak? Niestety nie. O kurwa. To jeszcze koleżanka pewnie jej, kurwa. We dwie się napotoczyły. To nie jest twój chłopak. No! Napotoczyłaś. Mówi, że jest swoją dziewczyną. No i ja mówię... Nie dokładaj. Ja mówię, no dobra, dwie już... Niech będą, nie? Niech będą! Od biedy! Wiem, że zaczął się sezon godowy. Nie jestem kawałkiem mięsa, tak? Z tyłu chłop stoi jak, kurwa, patrz. Jakiś, kurwa, random. I tak, kurwa, czeka, żeby zagadać chyba. Nie jesteś kawałkiem mięsa. Masz duszę. Nie można traktować jak zabawkę. Słyszycie, dziewczyny? Łapy przy sobie! Żartowałem. Słuchajcie, mamy nowych prowadzących. O, kurwa! Witam was bardzo serdecznie na kanale Robert Pasu. My robimy pompki i on robi 3 razy więcej ode mnie. 3 razy więcej ma zrobić? Ile ma zrobić 3 razy więcej? On ma zrobić 3 razy więcej. Okej. Okay. To ja pierwszy. Liczysz to? 5! 6! 7! 8! 9! 2! 2, 1! 2, 2! 2, 3! O kurwa, oni się zaraz przeliżą. Oni jest chyba w chuj zakochani w sobie, no. 40 ciągnij do góry! 40, jest, ej! 40 pompek zrobię, na kurwa 10 nie potrafię, 40 jebnu, ja pierdolę. To ja umiem czasem 10 zrobić. Ty kurwa robisz męskie 10, czy robisz damskie 10? Męskie. Pokaż. Nie. No to kurwa, to co się powiadasz? Dycha, ziomek, nie? Dawaj! Poza tym ty ważysz kurwa 30 kilo, co ty kurwa pierdolisz teraz? 40? Ja pierdolę! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Zobaczcie, 5, 6, 27, 28, 50! 60! O kurwa, leci! 68, 9! 3 razy więcej! Miałeś zrobić 20! Mówiłeś 3 razy więcej, ale co wy robicie? To coś na was znaczysz? Jako przyjaciele wyszliście. Oczywiście. Tak. Tak najbardziej. Aha. Jak się bawicie? Gdzie idziecie? A nie będziemy chodzić wokół tematu, jesteście razem czy nie? Pomidor! Nie odpowiem na to pytanie. Pomidor! Ale to jest chuj dziwny, że on spotyka było i nagle spotyka kurwa z Ufikiem, w podobno z nim jest. Ja pierdolę, w chuj dziwnie. Ambasada! Ambasada! Twój pomysł na TikToki? Tak. Dobrze, jestem. Przekazałem jej ten gen twórcy. Coś się dorobiłam po prostu, czegoś się dorobiłam. Oprócz depresji. O Jezu. I chłop na czacie, i geny tak nie działają. Ja pierdolę. Kurwa. A, bo to klucz lek, geny takie działają, o co chodzi? Przynajmniej tak z 1,70 m. Dobra. Blondyneczka fajnie niebieska. Dobra. Albo brunetka niebieskie oczy. Dobra. Ładna. I charakter potem zobaczymy. Charakter to za 2 lata się okaże. Tak. Miało być 1,70 m niebieskie oczy. Blondyneczka niebieskie oczy.
Ciekawe, czy powietrznia by się ładna, czy coś. Ciekawe, co być komentowo. Tylko mazeza, nie? No mam akurat, trafiłeś. Idziemy dalej. Ale on szuka narzeczonej. Nie, dziękujemy bardzo. Nie zainteresowana. Słuchajcie, chłop się poddał, zanim znalazł żonę, ale ja się nie poddam. W te wakacje muszę być porządnym facetem. Dzień dobry, jece. Był Polska. Mam. Życzę wam 18-latek pięknych, otwartych, gorących. W dniu wakacji, tak? Skacze. Co? Rzęsa jej się odkleja. Na główkę tam. Kurwa, jakbyś była tak najebana jak ona, pewnie też by się odklejała, kurwa. Jest płytko, trzymamy tam, gdzie jest komórko, uważajcie na siebie. Subskrybujcie Roberta Pasuta. Tak, dokładnie, pa! Słuchajcie, mieliśmy wychodzić i Mateusz na szczęście dostał gazem. Teraz przemywa to Red Bullem z mlekiem. Ale kurwa, pojebane z to gazem, ty, what the fuck? Pojebane. Ja bym jeszcze jeden obejrzał jakiś. O, nawet dobra. To. Dobra. Dobry wieczór. Ale czaisz, by jesteś operatorem, dostajesz gazem, kurwa, pewnie to gazem do jakiejś laski, bo podszedł z kamerą czy coś. Ja pierdolę, to pojebane, ty. Słuchajcie, byłem w Katowicach, ale jakaś dziewczyna do mnie napisała, żebym tutaj wpadał. I myślę, dobra, kolejna dziewczyna chce ode mnie, prawda, chce mnie zdobyć, posiąść i chce mnie mieć. I żartuję sobie. Myślałem, że będzie impreza na 10 osób, a tu jest kurwa z 1000 osób. Jest piasek, jest nie ten piosenkarz, ale jest fajnie, no. Tylko to są ludzie zawstydzeni. Cześć! Cześć! Jakie mocne wejście! Siema, siema! Co tam, wariatko? Co ona ma z zębami? Kurwa, nie wiem, pisze, co może mieć. Trówkę jadła. Ja też to... Kurwa mać, no co ci mogę powiedzieć, no? Wypierdoliła ja pewnie, kurwa, framugę czy coś, no i no tyle, no. Otwarcie sezonu! Słuchajcie, to nie tak, że to beach party jest, że tylko piach, to jest jeziorko. Może ale dźwięk nie jest, zjebany, trzeba na głowę. No. Ale klimacik jest jak najbardziej. Ja ale pasut, nie? Kurwa, mogę zdjęcie? Mogę zdjęcie tak samo? Prosiłam zdjęcie. Z okropnymi NPC-tami i prosimy o zdjęcie. NPC-tami i prosimy o zdjęcie. Dobrze, dobrze. Czy możemy... Na Fame ma Nikita Magical. Nie! Nie! W sumie nie wiem, Fame zrobi to. Myślę, że weźmie Fame Nikitę? Może wziąć, czemu nie? Możemy, a jeszcze... No czemu nie? Sporo jest powodów, czemu nie? Bo Lexi lubi patologię. Ja jestem patologią, Nikita jest patologią. Zmierzmy się w walce. Dzień dobry. Ale ładnie, ale pasujecie do siebie. Dzięki! Dziękujemy. Bo tam wolne zajęte? Wolne! Tak, jak dziewczyny, co lubicie w takich imprezach, gdzie jest 400 samców na dwie kobiety? Ja lubię muzykę. Tak? Ale to Kiza gra. No Kiza, no średnio. Kiza nie lubi? Średnio. Dlaczego? No nie lubię jego muzyki. Kizo tak się stara, żeby to źle brzmiało. A ty jaką muzykę lubisz? Lubisz Kizo, to zmień koleżankę. Kurde, muszę cię zmienić, przepraszam Ania. A czekaj, jeszcze jedno pytanie rekrutacyjne. Lubisz Japsona? Lubię. Zmień koleżankę. Nie możecie chodzić w takim tłumie! Co tu pasu robisz? Co to próbuję nagrać materiał? A co to w Sosnowcu, kurwa? Skończyły! To jest Sosnowcy, już i zobacz, kurwa, widziałaś? W Sosnowcu mają plażę? Pojebane, ty, a chciałaś ty ten, mówiłaś tam o jakimś mieszkaniu, ta? No wybierdaj do Sosnowca, mają plażę, kurwa, zobacz, imprezy mają jakieś. A to myślisz, że nie mam widów z Sosnowca? Co mi to jest? Ja oglądam każdy. No, to jest, to są moi widzowie. Piąteczka. Tragedia. Jakaś waleczka. Co za tydzień. Wygrana, tak? Wygrana teraz. Tak, że ostatnia była wygrana. W MMA jest to nie... Jaką minę zrobił? Na kolegów! Ej, to jest stary odcinek jakiś jeszcze, nie ma jeszcze oka podbitego tutaj. Teraz zobaczyłem. No, no. Ale ja bym zobaczył inny, kurwa, bo ten jakiś spijany dźwięk. Audio jest chujowe, no. No. Zróbmy, lubię być podduszany. Dobry wieczór! To może być, kurwa, mocny. Żurwicowie, żeby tutaj wejść, trzeba być przeszukanym. Sprawdzają na wejściu, przeszukali mnie i okazało się, że nie mam skrupułów. Tam gra Macklemore. Czy wiecie, że Macklemore był popularny w 2012 roku? No wiemy właśnie. Nie rozumiemy tego fenomenu, o co w ogóle tu chodzi, nie? No, bo tutaj ludzie tańczą i śpiewają na ulicy. Czemu się ludzie dobrze bawią w ogóle, panowie, jak myślicie? Znaczy ja tego nie rozumiem. Skąd jesteście? Skąd ja nie jestem? Z Sosnowca. Dobra.
Kurwa, musi to zostawić cicha woła, wiesz, tak mi się wydaje, kurwa. Dzisiaj powiedziałem, mieszkanie gdzieś widziałeś, kurwa, chyba idealnie, zobacz. Ja nie chcę. Tak. No głupio, bo nie wygląda jak reprezentant. Czy jesteś rudy i wredny? Rudy to nie kolor, rudy to charakter. Jakbym powiedział, że dzisiaj będę gadał z Rudym z Sosnowca, to bym nie chciał gadać z Rudym z Sosnowca, bo to bym nie chciał. A zmieniłeś zdanie? Nie, no, wydaje się miły chłopak. Bo zapremia mnie wykańczy. Dobrze, udaje po prostu. No właśnie. Która chce autograf na cyckach? Dawaj! Tutaj kolega jest znanym tym na desce do prasowania, robi fikołki. Dajcie marker! Co robisz w przypadku, kiedy nie ma markera? Motorówę. To nie było. Ja po markera. To dobry strzelec, co wzięłaś? Nic jeszcze nie było. Dobry humor. Tak, dokładnie. A skąd jesteś? Jestem z Warszawy. Chopaś mi za dupę. I się śmieje, kurwa, żeby nie wyszła, pa. A nie można? Nie, nie. Wolno, bo a ja cię mogę? No chyba nie. No i to, no i o co? Ja też mogę. Oho! Nie, to jest porządna audycja. Tutaj, bo tu jest tak sulejarsko. Jaki jest twój ulubiony król Polski? Jak ty zostaniesz jednym, to będziesz moim on ulubionym. On jest pijany. Mogę zostać król. No, on musi po prostu być najebany, albo ten coś wziąć, że po prostu chyba coś zrobić w odcie, że on to robi potrzebne cześć. Bo... Królem twoich snów, orgazmów. Miałem się zachowywać, bo jestem mega, mega oblechem takim starym. A ile masz lat? 18. Ale skończone? Tak, miałem. Pokaż dokumenty. No wie, protip, nigdy nie bójcie się legitymować ofiar, dziewczyn. Nie, zrób. 2011. 05. 2011! O kurwa mać! 05. To telewizja. A co mamy robić? Mamy coś mówić? Jakieś pytania? Ma chłopaka! To nie można jej po głowie dotykać? Można, można, to jasne. Ale wyrosłaś, pannico. Ja tu nie jestem, żeby nikogo dotykać. To jest kontent edukacyjny. Uczę chłopaków, jak macać w tłumie. Jak znaleźć... miłość. Jak znaleźć miłość? No, podchodzisz do niej, mówisz tak. Widziałem brzydsze, kurwa. O ty kur... Ja pierdolę! Dobre? Dobre? Dobre, dobre! Właśnie! Takie metody podrywu testujemy właśnie. A ty to masz chłopaka? Nie mam. Co, na polowanie się przyszłaś? Na polowanie. Jakie? Kogo szukasz? Jaki chłop? Ciebie. 40-latków z chorobami wenerycznymi? Oczywiście. Ale jakby na przykład ja był niedostępny albo zbyt przystojny dla ciebie, to jaki typ cię interesuje? Nie mam konkretnego. Taki on na przykład, ten? Oczywiście, że tak. Ty on nie jest polski, nie tak jest będziesz głupoty, to cię nie zrozumie w ogóle. No możemy szukać innego. Nie zbłaźnisz się. Dobra, to szukamy innego. Dobra, może ten. Ten? Szukamy chłopaka dla koleżanki. O kurwa, się to palion, ty. Ja akurat nie mam dziewczyny. Janek. Janek. Dobra. Janek, Oliwka, Janek. Też najebany, kurwa. Od razu się całujcie, bo nie ma czasu w tej audycji. Do pierwszej ramce. Od razu. Nie. Ale stypa, za ja moich wiem, czasów! Ja nie wiem, czy ona stara, nie mam, czy ona ma 15 lat, wiem! Wiesz, prokuratura... Masz 18 lat. 19 mam. A 19, a ty ile masz lat? 38. A ile mam? Tyle, co trzeba, 38. 38, idealnie! No to całusa! Koszko! Mnie? To mnie rozjebało, chłop do niej tako. Czekaj. To całusa. Kosz. On pokazuje w policzek i banera. Chodź tu. cały mnie, kurwa. Nie, policzek, nie, kurwa. Ale dzisiaj nie jest piątek. Stypa. Kolega szuka dziewczyny. Dobra, ale jakie są wymagania przede wszystkim? Musi być niska i wysoka. Musi być brunetką i blondynką. No to idealnie. To Kasia i Ola zapraszamy w takim razie. Musi mieć aparat na zęby i nie mieć go. Idealne. Ej, znalazłem ci dziewczynę. Nawet wie, ale on już poszedł. Kurde no, dziewczyny chętne? Gdzie oni są? Chodźcie go znajdziemy. To znajdziemy kogoś innego, żeby go pocałować. Nie, no. Przecież wy pocałujecie, mówiłyście, że pocałujemy każdego dla pieniędzy. Kasia ma tutaj takiego jednego chłopaka, którego chciałaby pocałować. Nie, ja mu znalazłam jakiegoś fajnego, nowego chłopaka. A przystojny? Nie, właśnie nie. Za niski. Za niski jest. Ale... Czemu ty chcesz całować za niskich? Nie, bo ja właśnie chciałam takiego wysokiego jednego. Ale on... Ale jest tutaj? Nie, no jest, był taki w Techflisie. Słucham? W Techflisie był taki jeden. Co to jest? To drillowiec jakiś? To ja... ci zabraniam jako twój ojciec, prawny opiekun, spotykać się z...
trilowcami. Ten, zobaczcie, rudy. Może być? Koleżanka ładna, zapoznałbyś się z nią? Taki jeden pan na YouTubie, jakby mały, mówił: słowa nie są w stanie opisać twojej urody, ale liczby już tak. O, no, pierdole. Nie wiem, jak Pasut to robi, ale Pasut potrafi tak pierdolę rysować. To jest śmiesznie. A on jak pierdolą, to już kurwa przykro się kurwa tego słuchało i przykro aż jej szkoda. Daję 6 na 10. Słyszałeś? Bo on jest rudy i susto. No i proszę. No i prosto kurwa, no. No i chuj. Nie chcę wam przeszkadzać, ale mój kolega... Ej. Rudę. Zalety bycia niskim, tak? Jest. O kurwa. Rudę to wredne, słuchajcie. Ale to jest piłkarzyk, stary, to jest piłkarzyk. Nie, to jest drillowiec piłkarzyk? Tak. Nie, to jest za dużo dla mnie, za dużo. A gdzie tamte dwie poszły? Nie wiadomo. Bierześmy następne dwie. Kurde, ej, ty, bo ja się... Dobra, no, gadałem z dwiema, są dwie. Liczba się zgadza. Mamy wam chłopaka, żeby pocałować was. Chłopaka? Ale jesteś ty, nie? Dobra, ale ja mam, wiesz, ograniczone możliwości. Ile się pocałunków zmieści na 18 centymetrach? Ja pierdolę. 18 albo więcej nawet. To co, w maturze to bzdura jest. Matura, to wiem, bzdura, co, pardon. Co w tym momencie obliczamy, ale mi aż linijkaś wyszła z kieszeni. Słuchajcie, jesteście tutaj same, tak? No. Mówicie na chłopa, tak? No powiedzmy sobie szczerze. Przyjechałyśmy, tak, no. Przyjechałyście po bolca tutaj. Boltem po bolca, tak? Jakie wymagania? Idziemy szukać. Powyżej 1,60 m. Okej, no to nie jest, to nie ma jakichś wyśrubowanych wymagań. No, wyższy ode mnie ma być, oto 1,60 m. Wydaje się, że jak usiądę, to mam więcej z 1,60 m. Możliwe w sumie. Jakieś wymagania jeszcze? No fajnie, jakby był w miarę inteligentny. Jakby był drillowcem, piłkarzem? Nie, niech szczery będzie. Piłkarzyk to nie, totalnie czerwona flaga. Piłkarzyk nie, piłkarzyka... Dobra, a drillowiec jakiś w tech flisie, jak to się k***a mówi? Tech... Ma jakieś hobby, zajebiście, nie? Drillowiec to nie jest hobby, to jest styl życia. Nie na czym polega. Chyba na tym, że nie jesteś stary i po prostu nosisz jakieś dresy, nie wiem o co chodzi. Też fakt. Panowie, dziewczyny chętne na chłopaka. Kto musi być wysoki? O jest, pojawił się, patrz, wysoki. Powyżej 1,60 m jest dopiero. 1,93 m z Poznania, pozdrawiam. Nie mówił, że z Poznania, to przepraszam, nie da rady. Nie da rady? Nie, no z Poznania jestem. Damy radę, pokombinujemy. Warszawa, wiesz, to jest inny wymiar. Mamy hotel w Mariocie, zapraszamy. XD, jeszcze hotel w Mariocie, XD. To ja nie wpadnę, dziewczyny? Nie, nie. Dziewczyny wpadną. 411, zapraszam. Spałem kiedyś w 411 pokoju, cały zażygałem. Krakowie, pozdrawiam. Co jest dzisiaj ubrana, kochana? Ja dzisiaj jestem ubrana w leder spodnie. No. Leder spodnie. Minecraft. To jest laska z TikToka, co siedzi i kurwa to slay, ja pierdolę, slay, mam leather spodnie, slay, kurwa jak chuj. To jest skóra. Tutaj... Fajny topik. Top i tutaj... Stanik twardy czy miękki? Twardy. Wolisz twardy? Twardy. Ja lubię twarde. lat ma skończone. 18 mam lat. Jest otwarty sezon na ciebie już. Tak. Panowie. Szukam chłopaka. Jakieś wymagania? Po prostu, żeby... Był twardy, tak. Żeby był twardy i chucie. Dbało mnie. No. Żebym była priorytetem o niego. Jakichś dwóch chętnych od razu. Bo mi jest smutno, bo ja nie mogę znaleźć chłopaka. Czemu nie możesz znaleźć chłopaka? Co się dzieje? Nie wiem. Po prostu oni wszyscy patrzą tylko na jedno. Na dupę czy na piersi? Na dupę i na piersi. To na dwie, czyli na dwie. Sorry za kadr, widzowie, ale ktoś tam nie piwo wylewał, XD. Też się patrzą. A mi zależy, żebym po prostu znalazł chłopaka, który dba o mnie. No, który dba o ciebie i co? Któremu zależy po prostu o mnie... Kochana, to musisz zrobić tak. Nie możesz dać mu za szybko, ale też nie za długo. Okay. Musicie umówić się na 3 randki. Musisz go tak trzymać długo, żeby się zakochał. Okay. A w momencie, jak będziecie uprawiać seks, to będzie taki wybuch miłości. A potem staniesz na... No, ty zaczniesz go tak powoli te sidła takie zaciskać. Panowie, to jest rada dla kobiet, nie dla mężczyzn. Powoli te sidła zaczniesz zaciskać na nim, nie? Aż w końcu powiesz mu, to co? Jesteśmy razem, nie będziesz się z nikim innym spotykał. On wtedy, wiesz, on taki zamroczony na przykład po lodzie na przykład i mówi... I mówi tak, a ty wtedy mówisz, no dobra, to jesteśmy razem. I już. Okay. I to jest tak zwana pułapka zaciśnięta, koniec. Wy faceci nie umiecie się, kurde, ten. Co nie umie?
Nie uwierzcie się, kurde, ten. No. Przejąć inicjatywy? No. To jak mamy ją przejąć? Powiedz mi. Normalnie zaprosić dziewczynę na randkę i tyle. Twierdzisz, że faceci nie umieją tego zrobić, tak? Nie. Oho, i teraz zaprasza, pa. Ja nie uważam, że faceci nie umieją tego zrobić, tylko ci faceci, na których ja trafiam, nie umieją. Dobra, chuj z tym, jaka jest twoja ulubiona technika w parterze? Ja pierdolę. Jak rear naked choke. Zajebisty. A że anakonda, nie, to nie jest anakonda. Tak jest za pleców. Weź ją tak, złap za plec, złap ją tak. Że tak ten? Tak, o tak. Ale to nie musisz robić, nie? Nie, nie musisz, możesz tak, dusz i dusz. Ale... Klepniesz? A ja lubię jak mnie duszą. Mam wczoraj, gadałam z tobą. Gdzie? W partybusie. Jeździliście dzisiaj chyba jeszcze, nie? Nie, wczoraj jeździliśmy. A dzisiaj też coś się pojawiło, czy to nie wasz? Dzisiaj to zwozili tych pijanych ludzi z KSW. Dobrze ci się zagoiło to wszystko. No właśnie, a propos, bo ja miałem jeszcze jedną kontuzję w okolicach pachwiny. Jak z tym wyszło? Co z pachwiną? Widzicie, ja bym był zboczeńcem, to bym powiedział, że może muszę, bo jestem strasznym zwyrolem na tych odcinkach. I mam wrażenie, że moi widzowie to oglądają ze wzwodem. Ja pierdolę. Bardzo możliwe, mam takich kolegów, którzy mają wzwód. Jak ciebie oglądają? A jak ciebie oglądają? To też mają. To tak jak ja. Właśnie. O Jezu. Oj, nie, ale to mi się w chuj lepiej ogląda niż Ghost, przysięgam, kurwa. To no, w chuj to lepszy. Jest dobre. Właśnie, stop! Jakby na przykład przyszedł w dresie Tech Fleece, tak się to mówi, no. I był drillowcem. Wolałabym, żeby był w garniaku. Garniaku? Krawat, mucha. Porządną dziewczyną tak zwaną. Bardzo lubię garnitury. A, że ci je... A czemu ty nie jesteś w garniturze dzisiaj? A czemu lubisz facetów w garniturach? To jest sexy? Bardzo dużo wzwodów widzę w garniturach, no. Jaka kurwa. Dobrze to widać wtedy. Dlaczego pytacie, czemu się zachowuje się jak zwyrol? Bo one się zachowują jak zwyrol, a ja tylko się dopasowuję poziomem. Przy mnie, kurwa. Widać. Samokontrola, samorozwój. Nie widać tej samokontroli, nie widać. Nie widać, bo się trzęsę cały. Tak widać, co myślisz, że jestem łatwy? Jesteś łatwy. Pierwszy rzut oka od razu widać, że jest łatwy, serio. Ja mam taką wyzwanie, żeby... Ale go podcisnęła, kurwa. U mnie pocałują bardzo grubą dziewczynę. Wchodź. Jak się nazywa kanon, to jest pasut. Nie znasz pasuta, kurwa? Cześć, gofrowy gofer. Cześć, blancik. Widzisz to? Okej. Lubisz ryzyko? Ale nie, zależy którą. A wiecie, że nie można mówić, bo zaraz TikTok to zbanuje. No tak, no. Ale trzeba szanować bardziej otyłe osoby. Ja też jestem bardziej otyły, ale jednak... Nie wyglądasz. Poza... I wam dobrze. Nie, po prostu jesteś masywny. A u kobiet tak jest większo, to po prostu wisi wszystko. No ale tak, można... tak. Rzadko się mówi, że ta kobieta taka duża, taka wiesz, taka postawna, nie? No to źle brzmi, zawsze źle brzmi. Ale ma mięśnie. No, jak jest umięśniona, to jest inna sprawa, nie? Może jak ją weźmiesz na siłownię i od ciebie więcej na klatę. To już jest wtedy. Kurwa, Sadek, chuj wtedy, no. Chybał, ale to kurde, to rzadko się zdarzy, że baba na klatę dużo brała. A co przed chwilą do siebie podbiła, myślę, że potencjał był. No cóż, tak... No, wydaje, że ona bierze co innego gdzie indziej. Jakby to powiedział Future, she belong on the streets. Trzeba kochać każdą kobietę. Ważne jest wnętrze. Ale długo i mocno, nie? Albo portfel. A czy w sensie jej portfel? O jej, to chodzi, jej. Żeby była ciasna. Jak ma... I to dobre. Czy teraz faceci szukają bogatych kobiet, ale się pozmieniało, kurwa. Jakoś trzeba się ustawić. Skąd jesteście panowie w ogóle? Częstochowy, święte miasto. Co tu robicie w ogóle, bo tu jest bardzo mało święte miasto. Tu jest raczej miasto zepsucia. Promujemy świętość, wodę święconą regularnie przywozimy, ale... Tutaj niuans, na niuansie wszystkich kropicie. Na Jasną Górę, na nogach, na kolanach. Na pielgrzymkach to się ludzie, że się pukają po stodołach. Ale to są do nas, kurwa. Ale nie, naprawdę, nie zapraszamy ich nikt. Pielgrzymi są nieproszeni. Nieproszeni. Słuchajcie, chcecie przyjść na pielgrzymkę, nie jesteście mile widziani. We're from Morocco, bro. No one knows where Morocco is. Morocco. Come on, man. Africa. Yeah. Near to Spain, bro. Like, come on, like, Morocco is the most beautiful country, like... In Morocco. Witamy na corocznej imprezie dźwiękowców. Co ty się męczą? Że chcą zdjęcie. Nie chcą zdjęcie? Chcą zdjęcie. Przepraszam, ale ty jest tak głośno, że ja cię w ogóle nie... No czemu nie masz słuchawek, bo to jest impreza... Daj, czaisz, pasut podchodzi do jakiejś randomowej laski, a no myślisz, że chce zdjęcie z nią zrobić.
z kamerą tak podchodzi, no tak, dobra, możemy zrobić zdjęcie. I tak kurwa sразu sobie zdjęcie robią, tak z pizdy. Dźwiękowców, ja się tak nie liczę z każdym. Ja też nie, ogólnie ja też nie, ale... Ale możemy wyjątek zrobić. Zakładamy partię polityczną. O kurwa, ty, co jest? Malarz, kurwa, XIX wieku, kurwa, na imprezie, what the fuck? Ty wyglądasz mi na hardkorowego lewaka. Nie, ja Polska dla Polaków tutaj. Jeszcze Polska nie zginęła. Bardzo dobrze. Pół Polak tutaj. A pół co jesteś? Libanczykiem. Liban. Bardzo fajnie. No. A wyglądasz, jakbyś był normalny w 100%. Nie, ja 100% jestem. Polska pierwszy, bez amerykański, bez Rosji, tylko Polski pierwszy i Polska dla Polaków. No tak. Na kogo głosujesz? No nie wiem, PiS nie jest taki wow, ten drugi osoba nie jest też wow, nie wiem, konfederacja, maybe. Konfederacja. O kurwa, co jest? Wszyscy mówią na konfederację, co jest kurwa? Konfederacja, maybe. Tak. Od ilu w Polsce? Bo bardzo dobrze mówisz po libańsku. Nie, ja mówię po polsku. Ten. Bardzo dobrze mówisz po polsku. Nie, bo jestem, moja mama jest Polska, Polką. Jest taki dobrze, ale myślę, że może być. Co tutaj robisz? Pracujesz, socjal bierzesz? Studiuję, dyplomacja. Płacisz za studia, czy płaci państwo polskie? Nie, ja płacę do lekcji. Bardzo dobrze. Podatki płacisz? Nie, jeszcze nie. Ale bardzo stary. Ale będziesz płacił? O, jeszcze nie płacisz. Założysz działalność w Libanie? Zobaczymy! A ty jakie masz papiery? Polski. Obywatelstwo, wszystko? Tak. Zajebiście! Nasz człowiek! Polska dla Polaków, a Polska dla Polaków! A Liban dla Polaków! Nie, Liban do Libanczykiem, ale jesteśmy najlepsi przyjacieli! Polska, Liban, kebaby, kurwa i w ogóle! Mamy kebaby, mamy shawarma! Jak Polski i Węgier są brat, Polski i Libanczyk... A ta co kurwa skacze, what the fuck? Libanczykiem też! Dokładnie, polsko-libański sojusz! Skurwa! Konkretny gościu, jak masz na imię? Józef! Józef, a ja bratan! Kurwa, wiedziałem! What are you doing in Poland, my friend? Studying. Working? Yep, tak. Uber Eats. Sima, restaurant. Oh, restaurant. Uber Eats. No, waiter. Waiter. Yeah. Good man. You're working hard, you pay taxes here? No, I'm not 26, so I don't need to pay taxes. I'm only 25. Next year I need to pay taxes. Yes, very good. Okay, so how do you compare India and Poland? Poland is so good. I can drink anywhere. Drinking? Yeah. What about Polish girls? They're hot. Hot. Beautiful. In India, we are not allowed to drink public. That's very good. Smoke? No smoking, no drinking. Here we can do anything. What about sex? Is it easy to go with? It's so hard. Hard? Good, I'm not from India. It's so hard. Hard to pick a girl like from here, I can pick any girls. You have a red eye? Yeah. Me too. Ma czerwone oko jak ja, bracie. You brother. You had a fight? Yes, I had a fight. I also had a fight. MMA? Last week. On the streets. Yeah. Did you win? Yeah, those guys tried to take my telephone. White guys? I don't know, Polish, Ukrainian, I don't know who is that. They try to steal your phone? Yeah. And you fuck them up? Very good, good man. To jest tak, opiekują się tu mną 40-latkowie, pozdrawiam tata. Pozdrawiam cię tato! Jeszcze to drugie, opiekują się mną 40-latkowie. Nie, bo mój tata ma 50. Opiekują się nią 40-latkowie, pan się nie martwi, i ja też. Ja też. Macie jakiegoś dziewczynę? Szukamy. Właśnie panowie, bo takie wakacje nie poruchać to trochę przypał, co? No właśnie szukaliśmy czegoś, żebyś ty nam pomógł. A ja mam wam pomóc, nie ma problemu panowie. On wygląda jak podsiadło, kurwa. Ten z lewej. Tylko bez wąsa i w ogóle bez tego. Co jest, nie widzę kurwa tego. Po prostu jesteś niewidomy. Nieprawda. Idziemy szukać dwóch. Jakie wymagania, panowie? Byle nie miała 14, ani 40. Tak, no, tak. Na razie typ jakiś przykrzyglej. A to ja. Od boku wygląda, jak posiada. Z przodu nie wygląda. To ja, to spokojnie. A, ziomę, on też szuka dupy? To trzech będzie szukać. Trzech szukamy. Dziewczyny, szukacie może chłopaków? Nie. Tutaj stoją trzy. Tutaj. Trzy dziewczyny. Nie chcą. Nie. Nie, coś znajdziemy. Ja mogę nawet 40, ale tu nie ma jak. Dziewczyny, wolna? Wolna. Wolna, słuchaj, tu jest trzech kawalerów. Mój kolega Robert Pasut. I on powiedział, że musimy zatańczyć. Mój kolega. No to okej. Dobra, jeden znalazł. Zostały dwie tylko. Dziewczyny, wolne, zajęte. Wolna, chodź. Jak masz na imię? Ola. Który ci się bardziej podoba? Że ich? Żaden. O! Oh, żaden. Brutalna jesteś. No, takie życie. Takie życie. Stary, zostawmy to bez sensu, bo kurwa będziesz marnował czas na nas. Stary, spójrz na nas. Stary, ja mogę zrobić wszystko, ale naprawdę spójrz na nas, no nie oszukujmy się. Trochę. Ej, co ty gadasz, kurwa? Normalne chłopaki. No. Jesteście może wolne? Nie. Ale jeden jest palaczem, wolna, więc od razu wypierdala.
Który z panów ci się podoba? Mam powiedzieć, który najbardziej? Tak, który najbardziej. Z lewej strony najbardziej, ten. Imo. Bardziej, albo ten z prawej. Chyba kolega. Tak coś czułem. Dobra, to bierz numer. Nie, powiem ci, naprawdę podoba mi się to, jak mi to załatwiłeś, naprawdę. Maja zasługuje na kogoś super, to jest zabawowy, ale nie nudny. Wiesz, o co mi chodzi? Ale on jest fajny chłopak. Zadaj mu trzy pytania rekrutacyjne. Dobra, ile masz lat? 19. Co będziesz robił w piątek, kiedy jesteś po wykładach studenckich i masz mega wolny wieczór, ale niby masz dziewczynę? XD. Ja pierdolę. Ja bym powiedział, żebym walił konia i chuj. Wiesz co, ja nie chodzę na studia. Dobra, ale... Wiesz co, idę sobie z tą dziewczyną na randkę na przykład. Gdzie ją zabierzesz? Jeśli ma... Poczekaj. Jest lato, jest piątek i to jest łatwe, ale... Ja pierdolę, co na kurwa RP robi, ty? Jak jest zima, ułaz jest zamknięty, no ją zabierasz. Ona kurwa WL-kę chce, żeby zdawał kurwa jej chłopcy. Co jest kurwa? Mi się wydaje, że to wygląda na taką dziewczynę, co by chciała pójść na pola mokotowskie, na jakieś piwko, wiesz, posiedzieć no, sobie teraz, na kocyku. Teraz powiedz. Mi się wydaje, że tak, nie? Mi się wydaje, że to jest dziewczyna, którą powinieneś zabrać do jakiejś spoko knajpki na jedzenie, bo bardzo lubi jeść, mimo że nie pije. Maja nie pije. Maja nie pije alkoholu. Uważam, że ten kandydat jest całkiem odpowiedni. Udało się zeswatać? Ale do jakiej restauracji chciałeś? Nie pytaj baby, to... O, pierdolę. Ty powiedz, słuchaj, znam zajebistą knajpę, musimy tam pójść razem. Słuchaj, znam zajebistą włoską knajpę, pójdziemy razem, co, jakaś pizza, coś tam. Weź tak nie ściskaj, kurwa! Ja muszę kurwa podrywu jakiś wydać. Ale też nie odklejaj się od niej, musisz tak delikatnie. Weź numer. Ja jestem bardzo dumna, w takim razie z kolegi, bo to jest wybredna kandydatka. Dobrze, zobaczymy po pierwszej randce, co będzie, nie? Zrobimy update, dobra? Jesteśmy tutaj, my dzisiaj obchodzimy 10... Jakie słuchawki, co to kurwa no, jest? Ale bo to jest chyba Silent Disco, wiesz? Co kurwa? Co to no, jest tam Silent normalnie Disco? Wszyscy, co są na Silent Disco, mają słuchawki i w tych słuchawkach mają kilka jakby kanałów do wyboru i kolorki się świecą różne, widzisz? I to są chyba różne kanały i normalnie w słuchaweczkach sobie muzyczki słuchają tak o. I jakbyś tak wszedł na taką salę, to jest cisza, słychać tylko sapanie. Serio? A oni sobie muzyczki na słuchawkach słuchają, no. Pierwszy raz coś takiego kurwa słyszę, pierdolę, pojebana akcja. Byłaś czymś takim w ogóle? Nie, jeszcze nie. Mhm. Idziemy? Nie. Piątą rocznicę naszego związku i ona... Jego związku. Stacja Metal. Kurwa, ja bym zdjął słuchawki, słyszę tylko wasze sapanie z Denisą, kurwa, i nie chcę odwiedzić, co byście robili, kurwa, byście sapali we dwójkę. Co, lesbijki? Tak, Ola, gdybym poszła do piekła, to nic, poza życia widziałam już anioła. Kocham cię, Ola. O kurwa. Idź za mnie! Znanie. O kurwa. To też chciała klęknąć. Kurwa. O! O! Dziękuję. Brawo! Oczywiście wspieramy tolerancyjne coś tam. Pocałujcie się jeszcze raz. Chciała do mnie podchodzić, no. No, śmiało, oczywiście, że jak. Prawdziwa miłość oczywiście, istnieje. Że jak. Uważam, że istnieje, ale raczej nie w moim życiu. A dlaczego? Myślę, że ja jestem lekcją dla każdego, a nie prezentem. Tak chłopów masakrujesz? Albo ktoś jest dla ciebie tłem, no. Albo lekcją, albo prezentem. Ja jestem lekcją. Ciekawe spostrzeżenia. Niestety. O ile takich chłopów żeś nauczyła życia? Oj. Małpryszczkę. Chciałem powiedzieć. Kurwa. Też tam patrzę od samego początku. No właśnie, tak kurwa, w ogóle się skupiłem na to, tylko patrzę... Ale to jest opryszka, czy to jest rozmazany ten? Kurwa, tak ten. Tylko powiedziałem, ja pierdolę się, nie przypierdalasz, kurwa. No tak, było. No. Nie, ja lubię się przypierdalać. Dwóch chłopaków miał. A teraz co? Tak byś jednąś przypierdalasz, że powiedziałem na przykład, że nie wiem, że masz HIV. No to po chuj się przypierdalasz. Nie wiedziałem, kurwa, no tak kozaką uszyłem. Nie, no chuj ci chodzi, kurwa. Się przypierdalasz do mnie tylko. Sama. Sama. Kolejne ale... ofiary szukasz? Przyjaciółka też sama, także hot girl summer. Pokaż, gdzie koleżanka? Podobna do ZUS. Nie zaprzeczyłaś? Ciekawe. Nie jest trochę hot, dobra do ZUS jest. Nie. Chcesz? Może mam, kurwa. O kurwa. Poddam, chcesz? Denis, jesteś na streamie? Kurwa, Denis. O kurwa, co jest? On zajęty, bo zbita gra. O ja pierdolę, Denis, kurwa, ratuj się! Ja kolego, ładniejsza! Nie wiem! Zus jest ze wschodu, jest Aniona, Zus jest całe... Nie no, ładnie wyglądacie. Piersi na wierzchu, dobrze. Jędrne! Zależy, kto wyrobione. Jędrne? Oczywiście, że tak, a nie widzisz? No wiesz, to oczami się nie da ocenić tego. No jak nie da się ocenić? Ja pierdolę.
stole. Mi ocenić. Wiesz, co to są gwiżdżące piersi? Nie. Kiedy 60-latka zdejmuje stanik i robią... Czy to są gwiżdżące... Liczyłem coś lepszego w sumie niż kurwa... Ja też. Jakieś takie... Zawód. Myślałem, że kurwa nie będę jodłować czy coś, a to kurwa... Chuj. Gwiżdżące piersi? Nie. Na piersi, wiadomo. Ale to jest w sumie twój humor, jakby nie patrzeć też, kurwa, no. Nie, to akurat nieśmieszne było. No masz rację, kurwa, twój HIV był śmieszniejszy, masz rację, kurwa. Tak, tak, to no. Przezabawna choroba, no, może tak, ewoluować tak. W AIDS. Zajebiście. Super nazwa. Co to oznacza, kurwa? Bo nie, muszę wytłumaczyć. Czekaj, wygoogluję. Okej, dobra. Wiadomo. Cały czas oceniamy tylko... Znam tylko nazwę, nie wiem, co to kurwa jest. Powiedz po tym, jak wyglądają. No tak, ale jak ocenisz... A jak lepiej sprawdzić? To zależy, czy kobieta chce. To trzeba pytać? No chyba tak. O, a bez pozwolenia? Oczywiście, że nie wolno bez pozwolenia. To była lekcja, jak się nie zachowywać. Dobra, to mogę? Ja pierdolę. No nie. No dzisiaj nie. Ale widzisz, dzisiaj to zapytaj jutro. Wiem, o to chodzi. Nie, to są takie symulacje dla mężczyzn, co to oglądają, żeby zachowywali się. Pamiętajcie, gadacie z dziewczyną, trochę na cycki, trochę na oczy. Nie za długo na oczy, ale też nie... Ale to zależy, czy jesteś team dupa, czy team cicyc. No jak ma... Team cicycki. Patrzysz mi w oczy i... To bez przesady. Tak. A ty jesteś team dupa, czy team cycki? Team dupa. Ja też team dupa. To są bliźniaki. No to fototyko już. No i chuj. O, podobnie jesteście, no. Wczoraj w Katowicach się poznaliśmy. W Katowicach byście się poznaliście przypadkiem, nie? Jak samo wygląda. To czemu wyglądasz jak on? Nie, to listonosza syn. Ksówkarza. A skąd jesteście, wariaty? Z Wrocławia. No. Uczuję. Nie, z Katowic. Tak już myśli, że nie wiedzą skąd są. Tak. Jesteście z miasta Wiewióra. A on jesteś też kopie najarany. Ja mam czerwono, czy jestem zawodnikiem MMA. Zostajesz rodzinolda. Nadal boli. Ja dostałem w tylko był remis, no. Jednogłośną decyzję sędziów. Jednogłośna. Wasz ulubiony zawodnik Fame MMA? Bandura. A, Bandura, no. Jesteście team Bungee? Nie, ja team Pasut. Boxdel. Nikt nie jest team Boxdel. Co, panowie, biliście się? Kto jeden kibicował mi, drugi Bandurze? Kto wygrywa? Nie, my się wczoraj poznaliśmy, to nie mamy co tydzień. Jeszcze się nie biliśmy, bo mówię, od wczoraj się znamy, nie? Co mi cię bawię? Na KSW przyjechaliśmy. Który by wygrał, panowie, jakby się bracia bili? Dawaj, sprawdzimy. Kurwa, face to face. Lustro! Jakie wielkie łapy, ty, zobaczcie! I jakie on ma pięści! Jaki o pierdole, wow! O, lekka łapa! Kada, to łapy ma wielkie! Nie, to ja tylko w piątki jestem gejem! Ale łapy masz wielkie. Pamiętajcie, nie bijcie się z wysokimi kolegami. Oczywiście, nie bijcie się. Bijcie tylko słabszych. Tak, tylko słabszych. Dlatego Bugiego nie chcą w fejmie jak coś. Dlatego po prostu, bo się boją go wziąć, kurwa. Jakby wszedł, to by już o, kurwa. Kobiety i słabszych. Tak, tylko kobiety. I osoby z niepełnosprawnościami. Gdzie się biłeś? Broniłem takiej matki z dzieckiem przed rabusiami. Nie wierzę. Nieprawda. Czterech ich było. Te oczy kłamią. Broniłem dziecka, mam dużego penisa i mnóstwo pieniędzy. Jedna z tych rzeczy była kłamstwem. Druga. Nie pamiętam, co było drugie. Nie, no nic nie było. Nie, no dobra, nie. Pogrążasz się. Coraz głębiej i głębiej. Pogrążasz się bardzo. Głęboko, coraz głębiej. Dobra, koniec tego sulejarstwa. Wolne, zajęte dziewczyny, chodźcie. Jakieś ogłoszenie do chłopaków. Ja jestem zajęta. Fingierka forever. Dawaj jakieś, jakie wymagania masz? Męski. Męskie. Wymagania do faceta, żeby był kurwa mężczyzną i chuj. Ma być męski. I chuj. Męski, ale co, dopakowany? Nie. Najważniejsza cecha, żeby był inteligentny. To jest cecha. A po co ci inteligentny facet? Lepiej będzie oszukiwał lepiej. Jak chce, niech oszukuje. A z tych na przykład, której przystojniej tutaj zacz? Kandydaci. Który najprzystojniejszy? Ten co poszedł, ten co uciekł. Takie życie jest. Takie słodkie dziewczynki robią w takim po prostu klubie dla swingersów. Podrywamy starych typów. Bardzo. Aha. Na temat, kurwa, no. Fajnie. Co, jak to się robi, kochana? Oni szczerze do nas sami podchodzą po prostu i nam sami kupują te drinki. Dlatego jesteście takie zawiane teraz? Tylko macie skuteczność. Nie jesteśmy. Skuteczność bardzo dobrą, powiedziałam. Ale co, taki chłop wyda pieniądze na drinka i co on z tego ma? Godzinę no. Z nami. Godzinę? Mhm. Czego godzinę? Godzinę porozmawiania z nami. Godzina za jednego drinka? Rozmawia. No.
ciągu nocy to... Dziewczyny, to powinno być 5 minut, a nie godzina. Jesteście za mało się cenicie, gwiazdo. W sumie tak. To jest w ogóle fajnego w rozmowie z wami. My zagadujemy bardzo typów, ale oni są bardzo nieśmiali. Boże, to jakaś epidemia. Młode chłopy są nieśmiałe. No nie wiem, może my ich tak onieśmielamy. W sumie nie wiadomo, no. W sumie... Jestem skromna girl, slay. Jesteś mega piękny, wasz wielki problem. No tak, no. Ale jak na przykład byście były grube, to by nie było tego problemu. Ale nie jesteśmy na szczęście. Jak na szczęście, przecież ludzie grubi są piękni. Jak się spojrzę. Może niektórzy tak, to jest dobre podsumowanie. Może niektórzy grubi ludzie są piękni. Co w ogóle za bundy? Co to są? Na rzepy jakieś. Tam tego zwyzważę, ma kurwa tego garniak z tego, z lumpeksu, tej buty ma kurwa na rzepy, ja pierdolę. To są... No dobra, no... Na sznurowadła, rozumiesz, kurwa, biedaku, a ty masz na rzepy. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Ma buty, no jest git, no nie? Ale tam jest też sznurówka. No mówiłem, kurwa. A u niego chyba sznurówka jest. Czekaj. Widzowie, napiszcie, że to fajne buty, bo pięknie nowe, dzisiaj pierwszy raz założyłem. Ale jakie to są buty w ogóle? No Nike, no. Nie, no nie są z... Kolaboracja z Billie Eilish. I to serio mówię. Wiecie co, miałem bardzo zły humor przed walką ze 3 tygodnie. Miałem dużo stresu przed walką ze 4 tygodnie i leżałem taki smutny, postresowany. I tak, nie mogę się napić, nie mogę ten. Seksu nie chcę żadna ze mną dziewczyna uprawiać. Zacząłem po prostu kupować te rzeczy przez internet i mi przeszło. O, dobra. Rozumiem, no. Ty zamówiłeś wtedy te buty? I zamówiłeś wtedy te buty? Będziesz się teraz w tej fontanie się będziesz kąpała. Dobra, koniec rozmowy. Jesteś no, bardzo super w ogóle. Ty też. Jesteś wolna zajęta? Pół na pół. Która część ciała jest wolna? Ja bym wolał dół na przykład. To góra jest wolna. Dobrze, bo chciałem powiedzieć, że wolą dół, bo moglibyśmy razem iść na spacer. Okej. A góra jest wolna, tak? No, powiedzmy. Czyli blowjob, okej, okay, reszta... Macie chuj. Stanął. Nie. Tak pół na... Wiesz, co zależy. Próbuję zrozumieć, ale nie jestem w stanie zrozumieć. Ale ja nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego zawsze twoja twarz jest obita. Ja chcę... konkretnego wytłumaczenia. Ja po prostu trenuję, no. Stosuję tak zwane blokowanie czasów twarzą. Nie wychodzi. Właśnie wychodzi. No ale jesteś na sobie obity. Blokowanie czasów twarzą, myszko. No, blokujesz. Twarzą. A, okej, to ma sens. Okay. Farbowana? Nie, to jest mój naturalny ogólnie kolor. Ale pieki masz domalowane. Tak, jestem trochę fake. Trochę? Jesteś bardzo fake. Dlaczego? Co uważasz, że jest we mnie fake? Bo udajesz, że jesteś taka słodka, a jesteś super słodka. Dziękuję. Dziękuję. From girls. Israel. No, Boston. Oh, Boston. What are you doing here? You got lost? I'm on a trip. This is a third world country. What are you doing here? New York City. It's Warsaw. I love Poland. What's good about Poland? I love Poland. Dab me up. What do you have here? Is this drug? It's, you know this is illegal in Poland, yes? Oh, really? Robert. Really? It's a soap. Ona ma tu kryształ jak. What do you think about Polish guys? They're interesting. They look the same, all of them. O kurwa, co jest? They look the same naked? They all look... No, naked. They all have blonde hair and blue eyes. I don't have blonde hair, I have green eyes. I have brunette. She's got... Zobacz, jakie ona ma... Blue eyes! You liar! Hey, you have a... Look at her eyes. Sam powiedział do niej, pa. Zobacz, jakie ona ma... Blue eyes! You liar! Hey, you have a... Look at her eyes. Patrz, jakie ma oczy piękne. Beautiful. Thank you. I got too excited. She's pretty. No, she's beautiful. Beautiful. She's beautiful. And you? And you? And that day for tonight, folks. We're all beautiful. From 1 to 10? Every man is a beautiful Irish woman. Except, wait, except, wait. Every woman is beautiful except ugly and fat women. Because they are not beautiful. That's not nice. Everyone is beautiful. You're beautiful. You're beautiful. No. Girls, this is not United States. You can speak truth in Poland. Okay, I tell you the truth. Everyone here everyone is, beautiful, is beautiful. And we appreciate that's the bullshit. Aesthetic of everyone. You are beautiful. You are beautiful. Everyone good night, beautiful. Folks. I'll see you. Yes. New York City kiss. Live. Boston. Kiss. No, me. Oh, okay. Nice.
To była Warszawa nocą, a ja chciałem wam powiedzieć, słuchajcie, że to już jest 55. rocznica naszego niekolegowania się, widzowie. Niech tak pozostanie, że wy swoje, ja swoje. Nie komentujcie, nie dawajcie łapek, nie subskrybujcie, bo sobie tego nie życzę. No i chuj. Like. Dobra. Dzięki wam, że byliście. Ja spierdalam.